Halsz, witajcie, to Zomryfek. Witam w kolejnym majzaczku. Wracamy do gry. Dzisiaj plan jest pójść na Victory Lapa. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jaką postacią czegoś nie zrobiłem. Najlepiej The Lamp, bo na The Lamp musimy iść kiperem bez przesady. Leaf też jest średnia, szczerze mówiąc. Lazarusik jest ciekawy. Ciekawy, czy on będzie działał teraz na tych modach. Czy on nadal jest zbugowany z jakimikolwiek modami. Już tyle modów się aktualizowało, jak nadal będzie zbugowany z modami, to mi będzie naprawdę bardzo, bardzo przykro. A na pierwszym piętrze Sacrificial Altar to jest całkiem spoko sprawa. Co to mamy? One Mixy Small, też pigła bardzo dobra. Sraweczka w ogóle, że poprzedni odcinek taki trochę ciemniejszy był, zmienił ustawienia nakrywania. A raczej OBS mi zmienił ustawienia nakrywania, bo wyszedł update do OBS-a. I w ogóle bardzo dużo rzeczy się zmieniło w tym OBS-ie. Zróbmy test. Umrę tutaj. I uciekam. Mam zwiększone statystyki. I teraz chwila prawdy będzie, jak przejdę na kolejne piętro. Czy nadal będę miał zwiększone statystyki? Jeżeli tak, to znaczy, że super, że Lazarus po zmianie sprzed roku, w końcu po roku, działa na modach, które mam obecnie. Ale mówię, nie wiem, o co chodzi, już tak dużo modów, wszystkie były praktycznie aktualizowane do tych nowszych wersji, a nadal ten Lazarus był jedyną postacią, która jakoś dobrze, niestety, nie działała. Wracając, poprzedni odcinek taki trochę ciemniejszy był rzeczywiście. Oprócz zmienienia ustawień encodera, zmieniła mi się niestety paleta kolorów, w jakiej nagrywam. A YouTube nie za bardzo ogarnia sRGB, więc muszę w takiej ograniczonej palecie kolorów nagrywać. Szczerze mówiąc, ja nie widzę żadnej różnicy, bo i tak w grach to tych kolorów się chyba nie używa. Ale nie mam pojęcia, dlaczego YouTube te kolory inne tak ściemnia, tak jakby podbijał po prostu gigantycznie kontrast. Dobra, lecimy sobie dalej. Szukamy tyreżu roomu i mówię, dzisiaj Victory Lap, nie pamiętam dokładnie, na czym polegał Victory Lap, oprócz tego, że chyba przy trzecim loopie ja się zamieniam w Losta, więc to będzie trochę kiepskie. Jaki dobry item na start? Raka mam, widzowie. Cancer, super sprawa. Czy solharciki po otrzymaniu obrażeń dostajemy efekt Wafera? No to teraz Sacrifice Roomik. O. Wafer i Sacrifice Room to jest bardzo, bardzo dobre połączenie. Ale trudny pierwszy boss room, szczerze mówiąc. Trójka, aż ich tu jest? Dobra, ale damy sobie radę. Nie powinno być najgorzej. O kurde, przypomniał mi się, nagrywam bardzo późno dosyć to. Muszę sprawdzić jeszcze raz, czy mam nadal promocję na Vegasa. Ale to jest skam w ogóle w tych firmach. Ogólnie ja używam Vegasa. Mam zwiększone obrażenia. Syntol chyba by mi nie zwiększył aż tak bardzo obrażeń, nie? Tak mi się wydaje. Z 3,5 na 5,19? Może? Może nie? Nie wiem. Zaczekajcie. Ile daje obrażeń? Sacrificial Altar mi pokazuje, po co? Monster Manual, Sif. Book of Revelations, Sif. Nie będę używał, lecimy sobie dalej. Dobra, mam nadzieję, że na tym piętrze nie dostanę już damage upa. Jest Sacrifice Roomik, w którym z chęcią oddałbym zdrowie. Może się teleportował do... To od razu do Dark Roomu, to by było dziwne. Nie no, od razu do Dark Roomu to bez sensu. Najpierw chciałbym zgarnąć bardzo, bardzo dużo dobrych itemków. Mam nadzieję, że tak się trafi. Wracając. Ja do montażu odcinków z Rimworld używam Vegasa. Kiedyś Sony Vegas, może ktoś kojarzy. Ja tego programu, boże, kochałem ten program. Używałem wersji chyba Sony Vegas z 2007 roku. W podstawówce jeszcze byłem. Koniec podstawówki, jak wychodziły filmy Wielki Mix YouTube i mi się... Jezu, ale gram jak gówno dzisiaj. Wielki Mix YouTube wyszedł, strasznie mi się ten filmik spodobał i robiłem sam własne jakieś przeróbki tego i właśnie ściągałem jakieś pirackie wersje Sony Vegasa. Dziś już mam oryginalnego na Humbling Bundle, kiedyś mi się udało go za 100 zł wyhaczyć. Tylko że ja mam wersję Vegas Pro 15 z 2015 roku. Najnowsza wersja teraz to jest Vegas Pro 20. Jaki to jest gigantyczny skam. Jakbyście chcieli kupić ten program, to akurat lubię, że jest możliwość kupienia programu, nie ma subskrypcji jak w Adobe. Boże, subskrypcja to jest najgorsza rzecz, jaką wymyślili ostatnimi latami. Ale wracając, możesz kupić ten program i on kosztuje jakieś chore pieniądze, tam kilkaset dolarów, grubo ponad 300 dolków. Ale za każdym razem jak wchodzę, codziennie jak wchodzę, no bo codziennie co drugi dzień renderuję odcinki z Rimworld, wchodzę do tego programu, to dostaję powiadomienie, że jest limitowana oferta czasowa, zniżka na upgrade do najnowszej wersji Vegas Pro 20. Ręża, pik, łapka w górę, super. I One Max, kolejne, też spoko. I Hemoptysis,
Trochę syf, szczerze mówiąc, ale niech se będzie. A do sklepu wejdę, bo jest darmowe wejście. Na 100 płocza to ja bym chciał wydać pieniążki. To jest gigantyczny potwór, kosztuje 15 coinów. Skąd wiem? Sam płaciłem. Dobrze jest. Nie no, wygrane podejście, to są za itemy w ogóle. Znaczy wygrane. Victory Lapa zobaczymy co dostaniemy, bo Victory Lapy zabierają itemy na pierwszych lapach, a później nas zmieniają w Losta, no to to będzie masakra jak mi zabierze 100 płocza. Wracając, bo nie skończę tego Vegasa. Zawsze limitowana oferta, czasowa zniżka i mogę teraz sobie zupgrade'ować tego Vegasa do najnowszej wersji za tylko $79 zamiast tam 300 iluś jak standardowo kosztuje. No mówię, spoko deal, bo tam parę ustawień z tego nowszego Vegasa mi się przyda do mojej karty graficznej. Ale jest napisane, że jest tylko do dzisiaj. Dobra, ostatnio chodzę cały czas na Devil Roomy, pójdźmy sobie może w końcu na... nie przesadzam, z tyłu mam Maxi Small. może i tak. Range up. I Wurpa sobie zostawię, bo może na przyszłość mi się przyda. Olewam Devil Roomy, postaram się pójść do Angel Roomów dzisiaj. Może od razu przejść na Mega Szatana się... A dobra, to bez sensu, na Mega Szatana nie idziemy, bo ja muszę robić Victory Lapa. Sacrifice Room, lecimy, zobaczymy co się trafi. Jest napisane, że jest tylko do dzisiaj ta zniżka. Do... północy, nie polskiego czasu, no bo jest pierwsza 51 teraz jak nagrywam, więc mam jeszcze niezbyt dużo czasu na zrobienie tego upgrade'a. Teleport do Angel Roomu. Przepraszam. Dobra, tu było za dobre podejście, to byłaby nuda, więc gramy sobie kolo, Jezu. O Jezu. To będzie miała Selesia na fany moment. Ale gówno. Co tu się stało? Vegas Pro. Jest napisane, że do dzisiaj jest przecena. Najlepsze jest to, że jak dzisiaj tego nie kupię, to jutro będzie nowa i też będzie napisane, że jest do jutra tylko. I to jest za każdym razem. Najgorzej, ja po prostu współczuję ludziom, którzy kupują te programy w maksymalnej cenie, bo one są na przecenie 365 dni w roku. Ja nie wiem, po co jest podawana w ogóle ta cena. To jest trochę jak u nas w Polsce z Black Friday, że ceny sobie przed Black Friday zwiększają na Black Friday. Zmniejszają, jest promocja w tej samej cenie, ale promocja, no to trzeba kupić. Mi się wydaje, że te programy właśnie jak ten Vegas Pro i wszystkie inne to jest dokładnie to samo. Boże, ale dobra, już mi szkoda tego podejścia, jakie dobre było. No nie no, jak zobaczyłem Brimstone'a to mi coś odwaliło. A mogłem wejść za pierwszym razem, kurde, jakbym szedł za pierwszym razem, jakbym tego Brimstone'a zgarnął. Ale byłyby jaja, wyrzuciłbym pigułę, ominąłbym ten pierwszy item. A tutaj dostaję gówno bomby, ale... nieporównywalnie gorzej. Jeszcze 100 płocza miałem. Nie, no porażka, porażka. Pana Remigiusza sobie chociaż... dawaj ten. Bisz ty, Empress, trochę syf. Dobra, idę po tym piętrze, zobaczymy, może się coś trafi jeszcze. Umieram tutaj, w tym pokoju. Chciałbym mieć zwiększone obrażenia na walkę z bossem. I mam nadzieję, że nie dostanę teraz damage upa, bo sobie zobaczymy, czy ten damage up między piętrami zostaje. Po tym piętrze powinienem mieć damage 4. 0,5 damage upa powinienem dostać po przejściu tego piętra. I ole syf. Dobra, lecimy na walkę z bossem. Jest tu secret room? Kurde, najgorzej, to tu musi być. No i jest, a coś w nim? Piątaczek, może być. I kolejna piątka może? O. No i ciekawiej trochę jest. Kupuję baterię na przecenie? Spoko. A nie, to nie jest bateria. Dobra. Raz zmieniam tej temę bombą, zobaczymy co się trafi. Nic ciekawego. I bardzo dobry item. Z chęcią wezmę Deep Pockets. Soulheartów nie kupuję, lecimy sobie na walkę z bossem. Deep Pockets da nam nie dość, że większy limit coinów, to jeszcze coiny po przejściu pokoju, w którym normalnie byśmy nie dostali żadnej znajdźki. Teraz dostaniemy 3 coiny, więc spoko. Dobra, mówię. Znowu ten sam boss w ogóle. Nie dajcie mi damage upa i ja sobie sprawdzę dzięki temu. Czy już... czy już działa mi ta postać? Trochę jest niebezpiecznie tak co piętro się zabijać, ale zobaczymy. Spoko. Kolejne pięterko. Czy mamy obrażenia 4? Czy działa już w końcu Lazarus zmieniony? Noż w dupę, no.
No nie działa. Ale gówno. No to plus taki, że mam dodatkowe życie. Dobra, to ja idę na Devil Room. Ja tego Brimstone'a dzisiaj jeszcze znajdę. Kurde, tyle razy chciałem znaleźć Brimstone'a, to się nie trafiał ani razu. Teraz chciałem olać Devil Room. Dostałem przypadkowy teleport do Devil Roomu. I skubany się trafił od razu jeszcze, jak nie mogę go wziąć. I mi odwaliła szajba i... I padłem jak głupek, no. Co za sy, co za sy. Dobra, jestem w dobrym humorze, bo jestem po obejrzeniu najnowszych mentów Row z poniedziałku. Kurde, naprawdę, tak jak jakoś Stany Zjednoczone to nie jest kraj, w którym chciałbym żyć. Pod wieloma względami ten kraj mi się nie podoba. Nie chciałbym tam żyć, mieszkać, zakładać rodziny. Ale jak ja im po prostu zazdroszczę wrestlingu i możliwości oglądania tego WWE codziennie, co tydzień znaczy się na żywo, bycia na tych eventach na żywo co tydzień, no niesamowicie tego naprawdę im zazdroszczę. No wiem, że w Polsce jakiś tam wrestling jest, ale no, no nie porównujmy, proszę was, nie porównujmy tego do WWE. Ale ty jesteś dziwny? To na pewno. On się chyba zbugował. On się zdecydowanie zbugował. Okej, okay, okej, okay, nie przeszkadza. Idziemy sobie dalej, ja szukam tutaj jeszcze kluczyka, żeby mieć na potencjalny... No nie potencjalny, no na pewno treasure room tu się trafi. Jest kluczyk, dobra, tu będzie walka z bossem. Więc ja idę do treasure roomu. Zgaduję, że tu będzie walka z bossem. Sprawdźmy moje umiejętności kartograficzne w Isaacu. Czy będę miał rację i tam będzie właśnie walka z bossem, a ja się teraz wracam do treasure roomu? Tak mi się wydaje, tak to wygląda. Mam nadzieję, że się nie pomylę. Może komuś delikatnie zaimponuje nawet. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, lecimy. Nadal potwierdzam. YouTube się zmienił, niesamowicie mi się to podoba. Boże, jak on mi teraz dużo małych kanałów poleca. I miałem rację, widzowie. Jest tu treasure room, a tam jest walka z bossem. Wszystko się zgadza. Co w treasure roomie? Bardzo dobry item, Lost Contacts. Kurde, jeden z najlepszych itemów tak naprawdę, jaki mógłbym dostać w grze, jeżeli miałbym grać tym Lostem w przyszłości. Wejdźmy sobie tutaj, zobaczmy, czy coś jest. Niestety nic, bardzo niefajny pokój tak naprawdę. Może jakaś znajdźka się trafi, nie wiem, cokolwiek. Ale gówno. Dobra. Całe piętro, lecimy na walkę z bossem. Do sklepu nie idę, bo nie mam klucza. A wszedłbym kupić sobie Soul Hearta. Może byśmy mieli możliwość zablokowania szansy na Devil Room. No teraz jak otrzymam obrażenia, to trochę dupsko. Życie dodatkowe mam, więc nie martwię się tym, że umrę. Na dodatek zwiększone statystyki będę miał, jeżeli umrę, więc nawet spoko. Little Hornik, biały, więc spoko. Czy ja chcę używać tutaj Tower? Może nie. Może jak będę miał jakiegoś solarcika jeszcze jednego, no to... To wtedy, to wtedy. Kurde, naprawdę, powiem wam, że kanał na YouTubie sam z siebie jest już spełnieniem moich marzeń, że mam jakiś taki, wiecie, kanał... który odniósł sukces, można by tak powiedzieć. Bo nie jestem jakimś top YouTuberem, ale zarabiam dobrze, mam fajną pracę, widzowie mnie chyba lubią. Dobra, miłe, mam komentarze, statystyki, wszystko się utrzymuje elegancio. I czasem nawet ktoś mnie rozpozna na zdjęcie. Rzadko, bo rzadko, ale się zdarza, jest niesamowicie miłe. Idziemy do Devil Roomu. Teraz będzie tutaj Brimstone, zobaczycie. Też dobry item. Też dobry item. No i lecimy sobie dalej. Do sklepu? Ja bym powiedział, że nie, ale otworzę tę złotą skrzynkę, bo coś czuję, że itemik tutaj czeka. Coś źle wyczułem. Ale głupi piętro na Secret Room. Boże, nie mam pojęcia, gdzie to mógł być Secret Room. Wielu, w wielu miejscach. Dobra, całe piętro lecimy sobie na kolejne. Nie ma co umierać, nie ma co się wkrzeszać. Szkoda, że ten Lazarus nie działa. Teraz musiałbym skradzać każdy z 300... z 30 paru moich modów, żeby tylko sprawdzić ten jeden mod, na którym rzeczywiście nie działa Lazarus. Więc no... nie widzi mi się to za bardzo. Wracając o tych marzeniach. Mówię, sam ten kanał YouTube już jest spełnieniem moich marzeń. I dzięki temu kanałowi YouTube i dzięki wam spełniam kolejne, no bo tak samo Hyundai Coupe to było moje wymarzone auto od dziecka. Nie jest jakieś drogie, ale no w tuning poszło sporo pieniędzy i to wszystko dzięki YouTube'owi, dzięki wam.
Więc kolejne marzenie spełnione. Dwa surchodziki, ale super pokój. Kolejne moje marzenie na radarze. Jak je spełnię, to na pewno się z wami podzielę przeżyciami. Ale są przerąbani ci przeciwnicy teraz. Ale zmienioni są. Za dużo ich jest trochę, wiecie? Ale teraz nie eksplodują przynajmniej. Okej. Czyli taka zmiana, że dodatkowe pociski dupami, ale nie eksplodują. Ciekawie. Speed up może być. Ole, złoty kluczyk by się przydał. No nic, idziemy szukać. Kolejny marzenie. Pojechać do Stanów Zjednoczonych na WrestleManie. Myślałem nawet, żeby w tym roku pojechać, ale nie, no po prostu. Jak szybko wykupili te bilety. No bilety na WrestleManie chyba, jak sprawdzałem, dla dwóch osób, bo ja chciałbym oczywiście też zafundować komuś, żeby mógł ze mną jechać i się tym cieszyć. Te bilety. Już nie pamiętam dokładnej kwoty, no ale to kilkanaście tysięcy złotych było. Chyba z 15 koła, jeżeli się nie mylę. Albo 8, albo 15. Duża rozbieżność, wiem, ale tak czy siak to bardzo dużo pieniędzy. Bilety do Stanów Zjednoczonych na loty to też... To nie jest Ryanair, widzowie. Niestety. No jak liczyłem jeszcze z zakwaterowaniem, no to musiałbym tak ze 25 koła wywalić na taki wyjazd. Chore pieniądze. Jeszcze sobie sporo niestety na to nie pozwolę. Ale może kiedyś, może wyjdzie Isaac 3D kiedyś po prostu. I nie wiem, tak nawalę wtedy subów, że zarobię to w miesiąc po prostu. Zobaczymy. Ale już naprawdę, to wtedy to bym jakiegoś vloga z podróży dowalił. Mam vloga z podróży po Polsce, jak do Białegostoku jechałem. Ale tak średnio to wyszło, że nawet tego nie montowałem i nikomu nie pokazywałem. Dobra, lecimy dalej. Może kiedyś zmontuję, nie wiem, dla wspieraków na kanał premium puszczę, bo tam nic ciekawego nie ma. Białystok, o dziwo, najciekawsze miasto, jakie zwiedzałem. Bardzo źle kojarzę Giżycko, bo mi szybę wybili. No masakra, Giżycko, które tak całe życie chwaliłem. Co roku tam jeździłem, kocham łowić rybki. Mój ojciec jest z Giżycka. A tu chamy, szybę mi potłukli, no nie wybili, potłukli. I będę musiał ją naprawić, z tego, że tam ją potłukli w czerwcu. Ojejku. No mi się przypomniało, o Jezu, ja rano muszę opony wymienić na zimowe. Ale tu się ludzie boją w ogóle czegokolwiek gadać w necie. Ja już powiedziałem, streama z Diablo robiłem na drugim kanale. Mówię, że cały czas jeżdżę na letnich i już parę osób. Ty nie mów o tym publicznie, bo jeszcze ktoś cię podwali. A ja sobie myślę, no i co? Przecież nie ma w Polsce. I rzeczywiście w Polsce nie ma wymogu jazdy na letnich. Co ciekawe, w Niemczech jest. Serio nie pójdę nawet. Jezu, żadnego kluczyka tu nie dostałem przez całe piętro? Ale bieda. Ej, mega słabo. W życiu bym się nie spodziewał, że tu ani jednego kluczyka nie dostanę. Dobra. Secret Room tak naprawdę widzę jest tylko w jednym miejscu i będzie to pokój na lewo od skrzynki tej. Mogą być klucze, mam nadzieję, bo naprawdę jest kiepsko. Bomby. Dobra, bomb mam dużo, nie wiem. Mała szansa na Magic Mushrooma, ale jest. Poszukajmy go sobie. Ale gówno. Bomb z... Arki? Nie, oddaj mi tam to podejście. Co ja odwaliłem w ogóle? Ja nadal myślałem, że ja mam w ogóle tego. Ja byłem pewny, że ja mam jeszcze to drugie życie Lazarusa, a jeszcze tak szybko wszedłem do pokoju, że myślałem, że ominę Gapis Heada. Nie pytajcie, nie śmiejcie się ze mnie. Ojejku, panie Pipie, pan to dzisiaj zginie na... Tu mam rym, ale nie mogę go powiedzieć niestety. Cały czas się śmiałem, widzowie, też jak właśnie robię streamy z Diablo dla 15-30 osób. Hardkorowe streamy o 3 w nocy z Diablo 2. No i tam już mówię, tam już nie jestem family friendly. Taka luźniejsza atmosfera, a to sobie piwko wypija, to coś. No i ja wiele razy wspominam, że jestem wulgarny, ale jak każdy cały czas się dziwi. Jezu, jak ty się musisz... Ale ty się musisz wstrzymywać na głównym kanale i w ogóle... Ja nie wiem, naprawdę tego kompletnie nie czuję. Nie rozumiem osób, którzy mówią, że się wstrzymuję albo jestem nienaturalny. To jest właśnie takie dla mnie... Takie naturalne przejście na takie gadanie, nie przeklinanie, nie gadanie na jakieś dziwne tematy i w ogóle. Nawet coś, co powinno być trudne, bo to jest uzależnienie, czyli nikotyna, papierosy. No,
palę e-papierosy. Na tych streamach właśnie na drugim kanale też to robię. Na streamach na głównym tego nie robię, bo nie chcę nigdy tego promować, bo wiem, że to jest niezdrowe, a też młodsi ludzie oglądają. Jak oglądacie, to pamiętajcie, nie palcie papierosów. Ja idę do Kresrumu, bo jeszcze może kluczyk dostanę. Naprawdę tak mi potrzeba klucza na tym piętrze, to jest masakra, omijać treasure room. I mówię, tego nie robię na głównym kanale. I to już jest rzeczywiście coś, co mogłoby być trudne, nie? No bo ciągnie cię, no masz ochotę po prostu to robić. A powiem wam, że nie wiem, jakoś na tym kanale głównym, jak robię właśnie streamy, zero po prostu potrzeby. Skrzynkę dostanę za trzecim razem, nie? Jak nie dostanę, o nie, za czwartym, 50% szans. Nie no, zatłukę się tutaj. Drugie życie mam i dostanę HP upa teraz. A nie dostanę, nieważne. Nie ma to jak stracić wszystkie soul hearty. Nie no, jak ja nienawidzę tej postaci. Jakby ona działa, to jest naprawdę taka fajna postać. To drugie życie na każdym piętrze. Dodatkowy damage up na każdym piętrze, dzięki temu, że się wskrzeszyliśmy wcześniej. No nie wiem, jest jakiś sposób, żeby zobaczyć tutaj, jak... Który mod nie jest kompatybilny z niektórymi update'ami do Repentance? Dlaczego tak to jest zrobione w ogóle? Przedziwne. O! Jakiś plusik tego, że się zbiliśmy do minimum. Bloodclot bardzo spoko item. No i mówię, niestety ten damage z nami tutaj nie został. A szkoda. Byłem na poprzednim piętrze Devil Roomie? Nie było Devil Room na poprzednim piętrze. Na pierwszym mieliśmy Contract from Below, który jak na razie dał mi Soul Hearta dodatkowego. Ale żeby nie dał tego klucza ani jednego, naprawdę. Jeden kluczyk by się trafił, ja bym dostał dwa. Od razu mógłbym sobie wejść do sklepu, który mógłbym swój temu kupić. Ja mam dwa razy Two of Diamonds wydropione, więc pieniędzy dostałem naprawdę w brud. A tu taki klop straszny wyszedł. No porażka tamto piętro, porażka, naprawdę. Nie, może planetarium się chociaż trafi. Dosyć rzadko planetarium widuję ostatnio. Chociaż nie, ostatnio w porównaniu do ostatnich miesięcy to rzeczywiście w miarę często się jednak trafia. Nie przepadam za planetarium, dużo tam dobrych itemów nie ma, ale jest parę takich, nawet przydatnych. Nagrywa się to? Nagrywa, a wam kochani widzowie, w 23 minucie nagrania, przypominam, jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, komentować, żółty magiczny guziczek. Nagrywałem z gnomek.pl. Boże święty, jak ja byłem mały, jak ja kochałem tę serię z Minecrafta u JJ'a, sezon drugi, z gnomkiem, co tam grali. I tak to zawsze miło, ciepło wspominałem i w ogóle, nie? I parę miesięcy temu tak mnie naszło, mówię, kurde, nie mam co oglądać, odpalę sobie JJ Jokera przygody z Minecraft sezon drugi. Ciekawe, jak to się po latach będzie oglądało. Nie oglądajcie, nie psujcie sobie wspomnień, naprawdę, to nie da się tego oglądać. Tragiczne to jest po prostu. Ja nie wiem, może mi tak się zmieniło, ale nie sądzę. Naprawdę tego się nie da po prostu oglądać jako dorosły człowiek w porównaniu do tego, co dzisiaj jest na YouTubie i ta jakość. Broń Boże, nie mówię o sobie, bo ja tutaj też robię bardzo oldschoolowe filmiki bez montażu. Ale tamten montaż i takie naciąganie tej historyjki, to ten storytelling, że tak powiem. Dla młodszego widza super było. Mówię, kochałem tę serię po prostu, przygody z Minecraft, każdy odcinek, już tak się nie mogłem doczekać, ale no żałuję, że obejrzałem i zepsułem sobie wspomnienie, jak to tak naprawdę wyglądało. Dobra, lecimy sobie do Curse Roomu, skrzyneczka z solharcikami. Speed upa mamy, range down shot, speed up. Bardzo słaba piguła, zdecydowanie bardziej wolałbym ręcz, szczególnie, że już mieliśmy i tak fajny ręcz. To wolałbym go mieć jeszcze większego. To bardzo prosta kalkulacja. Dobra, lećmy sobie dalej. O, jedna rzecz mi się przypomniała. Nie wiem dlaczego, ale z tymi Stanami się skojarzyła, bo jak myślę o Stanach Zjednoczonych, to myślę o cukrze. Wszystko słodkie, taka dieta cukrowa po prostu na śniadanie. Deser, a nie śniadanie. Ja ogólnie bardzo mało cukru jem. U nas jak się cukier w mieszkaniu kupuje z narzeczoną, to kupujemy kilo cukru tak raz na rok, raz na półtora. I to jest nasze roczne zużycie cukru, kilogram, na dwoje.
Moja narzeczona czasami sobie słodzi kawę, herbatę. Ja w ogóle nic nie słodzę, ale czasami używam, jak robię jakieś ciasto. Bardzo rzadko, ale no czasem mi się zdarzy. Ale ostatnio zacząłem jeść na nowo słodkie rzeczy i to tak nawet, no mam ssanie na nie. A to takie rurki z kremem słony karmel znalazłem w Kauflandzie. A to dzisiaj do Maka pojechałem, sobie kupiłem ciasteczko z czekoladą, to okrągłe. Uwielbiam, o Jezu. Uwielbiam te ciasteczka z czekoladą. Najlepsze było, jak pracowałem w McDonaldzie w Łodzi. Schodziliśmy ze zmiany i były jakieś rzeczy do... już przeterminowane niby. Rzadko kiedy się zdarzało, ale czasami się zdarzały właśnie te ciasteczka, kroasanty i mogłem sobie wziąć na chatę. O Jezu, kochałem to. No, dzisiaj sobie właśnie to. Nawet mam ochotę sobie kawę. Nie powiedzieć, że cukru tam dodać, ale mleczko, bo ja też czarną zawsze piję, taką gorzką, bardzo lubię. Ale trochę mi się z kubki smakowe zmieniło, mam ochotę strasznie zrobić pączki domowe. Jem ten cukier i zauważyłem dwie rzeczy. Po pierwsze, tyję. Tego nie oszukasz, niestety, trochę zacząłem tyć. Przytyło mi się w ostatni miesiąc z 2 kilo. Ale powiem wam, że jakoś się czuję lepiej. Naprawdę się czuję lepiej. Szczególnie psychicznie. Taki szczęśliwszy jestem. I to jest najgorsze, że po prostu abym był szczęśliwy z tym moim jedzeniem. O, w ogóle ostatnio mam takie parcie na żarcie, że to jest masakra. Parcie na żarcie, to motto życiowe moje. Takie mam parcie na żarcie, że naprawdę dużo jem. Mówię, delikatnie tyję, to jest wolne tycie, ale zauważalne. I mnie strasznie denerwuje to, że muszę jeść tyle, że zaczynam tyć, żeby się czuć dobrze. To jest masakra. Ale mówię, strasznie... Nie wiem, czy to jest jakaś zależność. Jak cukier działa, tak go każdy demonizuje. Ja wiem, że jest niezdrowy, no już nie będę gadał, że... O Jezu, super cukier, jedzcie cukier codziennie. Ale jak się, mówię... Było z rok czy dwa na detoksie cukrowym i się tego cukru praktycznie nic nie jadło. Ja dostanę kiedykolwiek jakiś kluczyk? Co tu jest grane w ogóle? O co tu chodzi? Już mam dosyć tego, gdzie są moje klucze. Idę w trostronę też rumu od razu olać walkę z bossem. Mówię, po takim detoksie cukrowym miesiące, a nawet lata, jak się zaczyna znowu jeść cukier, ja nie mówię też, że w jakichś gigantycznych ilościach. Jak byłem dzieckiem, to... Boże, ja wchłaniałem 10 razy tyle. Ale takie mówię, rurki waflowe raz na 2-3 dni kupię i całą pakę zjem, no to strasznie się dobrze czuję ze sobą, po prostu jakoś, nie wiem, przyjemnie. Siedzę, jem sobie, oglądam coś, no, tak mi miło. Tego wam życzę, tylko żebyście tak mieli przy jedzeniu zdrowszych rzeczy. Boże, ale to podejście tu się nic nie trafia, masakra po prostu. Ale coś czuję, że to będzie git. To będzie git. No to jest Victoria Lab, więc jedno podejście pierwsze będzie złe, no to szyny potem będą lepsze, nie? Tak mam nadzieję przynajmniej. Ja przez każdy pokój na tym piętrze, dopóki tego głupiego klucza. No w końcu nie dostanę. Olewam tego minibossa. Idziemy do treasure roomu, idziemy do sklepu. Sleep Triba, naprawdę. No cóż. No cóż. Jakie gówno. Bogobompsy. Ja bym wziął bogobompsy. Nie wiem, ja bym wziął chyba Magic Fingers. No? Two of Diamonds? Olać bogobompsy, biorę Magic Fingers. 102 coiny mam. W jakichś pokojach, w których będę miał delikatny problem, sądzę, że to mi naprawdę mega pomoże. Zadaję wszystkim przeciwnikom chyba podwójne albo pojedyncze obrażenia moje plus 10 punktów obrażeń. I to 10 punktów obrażeń robi robotę, szczególnie na jakichś silniejszych przeciwnikach. A to się dosyć spoko synergiuje z moim itemem, jakim jest... O, solharciki. Dobrze, podwójne, bo tego jednego bym nie dostał. Ekstra. Dobra, walka z bossem. Super, to się synergiuje z tymi... Jejku, jak się nazywa ten item? Ta torba pusta. Empty sack? Nie pamiętam. No wiecie, o co chodzi. Mówię, dodatkowe coiny dostajemy czasami za wyczyszczenie pokoju, więc naprawdę mega, mega fajna synergia. Więcej coinów przez całe podejście będę miał czasami. Jeden taki pokój, dodatkowe 3 coiny, dodatkowe 3 użycia przedmiota aktywnego. A
to właśnie na takiego czaba, jaką przywoła dużo ziomali, a to z jakąś teratromą będę walczył, a to z jakimś Larry Juniorem będę walczył, a to dużo pająków, a to dużo much. I w ogóle powinno być całkiem okej. Boże, ale znalazłem filmik, szukałem go, nie wiem, to jest najlepsze uczucie. Ja miałem iść na Devil Roomy? Tak, miałem iść na Devil Roomy, na tego Beamstone'a znaleźć. No ja znajdę go, oczywiście. No panie Krampusie, no. Czy pan ma w ogóle hot dogodność człowieka, no. Ale ty jesteś sypiasz w ogóle. Co za karciocha? Lovers, nic ciekawego. O, ale Black Harcik drugi, to już jest bardzo spoko. Dobra, bierzemy Black Harcika. A tu mnie w ogóle nie interesuje. Item aktywny z ciebie, byku. Mam nadzieję, że mi dasz. Węgiel, węgiel w cenie. Wracając, uczucie, gdy szukasz filmiku na YouTubie, zapominasz o nim i nie możesz go znaleźć przez następne 2 lata. Ja tak miałem. I był taki świetny filmik beatboxowy. Kiedyś mi się kompletnie losowo wyświetlił, zacząłem go oglądać. Jezu, jaki vibe ma świetny. Nie pamiętam jego nazwy dokładnie. Jest super, lamp of God, mega się cieszę. Lecimy na kolejne piętro. Ale pamiętam frazę, która pozwala wam go znaleźć. Jak jesteście ciekawi, możecie sobie wpisać. Po prostu beatbox saxophone. To jest taki cały filmik biało-czarny. Z 13 chyba milionów wyświetleń ma, nie wiem, nie pamiętam dokładnie ile. Ale Jezu, jaki ma vibe niesamowity, jakie flow ma. Świetny ten filmik, mówię, znalazłem go kiedyś kompletnie losowo, wyświetlił mi się. Strasznie mi się spodobał i potem go zapomniałem i kompletnie nie mogłem go znaleźć, bo wpisywałem beatbox i wpisywałem nawet beatbox, to jest dobra metoda. Beatbox 2008, 2009, 2010 i mi się wyświetlały filmy z dokładnie tych lat. To jest dosyć popularny film, ale nie mam pojęcia dlaczego, ja się po prostu wpisuję beatbox, street beatbox, solo beatbox, beatbox song. W ogóle się nie wyświetla, nie mogłem go znaleźć, nie wiem ile lat. I sobie przypomniałem, że tam jest gościu też, który gra na saksofonie. I właśnie dzisiaj tak szukam. Ej, tam był gościu na saksofonie. I wpisuję beatbox saksofon. Od razu się wyświetlił ten filmik. I po prostu byłem przeszczęśliwy. O, jak szukacie śmiesznych filmików, polecam serdecznie moją playlistę Ważne filmy. Znaczy śmieszne, dla mnie to są śmieszne. To są takie głupio śmieszne filmy moje ulubione. Może któryś z was, któryś z tych filmów was rozbawi. Serdecznie polecam playlista Ważne filmy na tym kanale. Może się komuś spodoba. Serdecznie polecam ten z Golec z orkiestrą i ścierniskiem. To jest jeden z moich ulubionych. Chociaż Pralka zawiadiaka na sam początek też jest niezła. Dobra, Boże. Ja tu o samych głupotach muszę gadać, bo tu się nic nie dzieje w tym podejściu. Ja tu dzisiaj podcasta robię po prostu, bo ten Isaac nie oddaje kompletnie. Pierwsze podejście było takie genialne, ja nie wiem co tam mi odwaliło. To Karo Edenmunda po prostu, szajba mi odwaliła jak zobaczyłem tego Brimstone'a. Mam nadzieję, że jednak tu się wszystko obróci o 360 stopni. Ała! I będę miał jeszcze genialne podejście i genialne itemki. Boże, Chubby Eternalowy, ale się jakoś dużo trafia tych przeciwników Eternalowych. Specjalnie zmniejszyłem szansę na przeciwników Eternalowych, a ich to jest od groma. Wiecie co, nie mam zamiaru nawet z nim walczyć, jak stąd wyjdę, to nie muszę tutaj wracać. Kolejny Eternalowy, no. No dobrze, że mam pay to play, bo tutaj bym już naprawdę się męczył z nimi. Dodatkowe coiny, to mi się podoba. No, przeciwnik Eternalowy za przeciwnikiem Eternalowym. Co tu się dzisiaj dzieje? Figuły, full health, nic ciekawego, lecimy sobie dalej. A tu bardzo fajna znajdźka. To już karta full? To jest piętro XL, dlatego ja tu nic nie mogę znaleźć. O jest, dopiero teraz zobaczyłem. Co mówiłem, nie pamiętam, miałem standardowe tirsy. Mam jednego z najmniej, chyba to jest najmniejszy damage up w walce z bossem do zgarnięcia? Chyba najmniejszy damage up z walki z bossem. No nie są to może jakieś szałowe itemy. Ale mówię, coś liczę, że jednak się trafią potem kolejne dobre. Dobra, przyspieszę to trochę, bo przecież porażka. Ojejku, jejku. Sklepik, szkoda, że tylko jeden sklep, bo naprawdę mamy tak dużo pieniędzy, a teraz mógłbym sobie tak dużo fajnych itemków kupić, a tutaj klopsik z tymi itemami będzie, bo jeden sklep mniej będzie. Jeszcze znając życie, teraz dostanę walkę z gridem, no to już w ogóle się popłakać będę mógł, a nie kupić sobie jakieś dobre itemy. Najdziwniejsze jest to, jak ja mam mało klucz. Naprawdę, mamy tak szybko zgarnięty contract from below.
on powinien mi zgarnąć tak dużej ilości kluczy, że to jest masakra. A ja w ogóle nie mam kluczy, nic się nie trafiałem, coiny za coinami. To jest spoko item, mega go doceniłem, Evil Eye nie jest wcale tak złym itemem, jak mi się zawsze wydawał. Im lepsze tirsy, tym oczywiście zdecydowanie lepiej działa. Nie jest to chyba item zależny od szczęścia, więc... Nawet spoko, czasami itemy losowe, niezależne od szczęścia, też są bardzo okej, bo... Ja nie czuję wtedy takiej po prostu potrzeby zgarniania tych lakapów i nie czuję się źle, jak tego szczęścia po prostu nie mam. A ten Evil Eye nadal może się nam bez problemu pojawić. Kolejne bombki. No dobra, mówię, szukamy drugiego treasure roomu, szukamy jeszcze sklepu. Tu torby borby z chęcią zgarnę, może jakieś klucze będą, bo... No bo masakra bez tych kluczy. Bardzo dużo coinów mam. No to te coiny będę miał do użycia później na kolejne pokoje. Boże, chyba pierwszy raz od... Nie wiem od kiedy, ale pierwszy raz od mega dawna kupiłem pay to play. Ja wiem, że to nie jest w ogóle pay to play. Pay to play to jest podpis tego itemu. On się jakoś inaczej nazywa, ale dużej różnicy to nie robi. Te kolce były oczywiście zamierzone. Tak będę sobie wmawiał. Idziemy szukać dalej tych pokoi specjalnych. O, super pokój. Damage'a bym chciał dostać. Statystyki mam raczej na tirsy, bym powiedział. Mam na myśli moje Shielded Tirsy, to Evil Eye. Typowe raczej itemy na tirsy. Lamp of Call. Ale item aktywny jest typowo na obrażenia i... Naprawdę mi się spodobał. Chciałbym dalej w niego lecieć, że tak powiem. Tej skrzynki nie otwieram. 20% szans na itemy, super, ale... Nie za cenę walki z bossami. Tu raczej niestety... O, nie będzie treżumu. Będzie treżumu. No tak, tam pokoju nie mam nawet przejścia na lewo, tam był eternalowy czap, więc luz. Kurde, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Wyleciał mi wątek, ale dzisiaj już tyle wątków poruszyłem, że nie ma tragedii. Co jest to dziwo, nie jest też taki najgorszy. To są podwójne obrażenia chyba, no nie? Tak mi się wydaje. Sprawdzę jeszcze raz. Czasami wystrzeliwujemy podwójny pocisk, który zadaje podwójne obrażenia. Spoko. Left handa też wezmę, bo mam strasznie mało kluczy, więc czerwone skrzynki mi się przydadzą. A ja was na chwilę przeproszę, bo mi nie daje spokoju noc. Z2. No jestem, sorki za krótkie cięcie. Lecimy sobie dalej. Te strzały chyba... Chyba już są zależne od szczęścia, więc akurat teraz jakieś lakapy by się przydały rzeczywiście. Nie ma grida. Miejsce na dwa trinkety, spoko. No, jakiś dobry trinket jeszcze by się przydał. Kupię ten klucz, bo to jest masakra. Ja nie mam w ogóle pieniędzy na... nie mam w ogóle kluczy na otwieranie rzeczy. Porażka, porażka. Dobra, to już wygląda jak droga do walki z bossem. Mi się mega podoba. Lecimy sobie powoli, powoli. No ale jakieś statapy mogłyby się przydać, naprawdę. Jak tutaj nie dostanę dobrego Devil Roomu, będzie trochę kiepsko. Tu dostaję tylko jeden item z walki z bossem. Z drugiej walki z bossem dostaję negatyw, który też jest nawet spoko, no bo oczywiście ten negatyw da mi damage upa. Ale powiem wam, że iść na Wump ze standardowymi tirsami, obrażeniami 4, no to nie jest moje marzenie. Dobra, lecimy dalej. Pierwsza walka z bossem, Gish? Gish, raczej łatwy bossik. Co ty robisz w ogóle? Zmieniam zdanie. To jest chory boss na łeb, zmieniony. Ale on jest trudny. I tu teraz pociski jeszcze na koniec wypuszcza. Bomba. Dobra. Jakoś idzie. Ale ten slow mi się tu przydaje, boże. Te pociski pryszczowe porobiły tu robotę. Trudny jest. A. Zabijcie mnie. Co to są za przedmioty? Po prostu porażka, porażka. Poka oczy. Z każdej strony jak się pojawi, to będę bił po prostu pay to playem, bo... Inaczej nie wygram tej walki. Najlepiej jak ze wszystkich stron oczywiście się pojawiła. Biorę negatyw, nie ma Devil Roomu. No cóż. Masakra, co to jest za podejście? Co ja zrobiłem z tym pierwszym? Czemu to tak wyszło? Dobra, było piętro XL, więc mamy teraz 100% szans na Devil Room. Ryfek, nie zwal tego, proszę. Uuu, bardzo styl, super. Mamy teraz dużą szansę na to, że dostanę jednak ten... Nie wiem, co oni robią. Oni też są zmienieni, jakąś aurę mają. Nie mam pojęcia, co to robi.
eksploduje po śmierci w tym zasięgu, czy co? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze trzeba ich zabijać, normalnie ich nie trzeba zabijać. Nie otwieram tej skrzyneczki. Znam te piguły? Nie znam, ale odpalę. Może coś ciekawego? Tier zapik jakiś? Power pill, speed up, spoko. Nie wchodzę tutaj za darmo. Będę musiał wyjść i tracić niestety Soul Hearta, więc wolę zdecydowanie bardziej te Soul Hearty zatrzymać na moje 100% szans na Devil Room, bo teraz to jest serio jedyna moja szansa na jakiś dobry item. Albo z tej walki z bossem teraz dostanę jakiegoś fajnego tier zapa typu Binky, Mr. Dolly, Wired Cowhanger, no albo jest naprawdę kiepsko na kolejnych piętrach. Te tirsy niesamowicie by się przydały. Zmiana tego przeciwnika jest najlepsza. On działa dokładnie tak samo jak działał, ale widać, gdzie się pojawia. I to robi tak gigantyczną różnicę w walce z nim, że to jest masakra. Dzień dobry, panie Remigiuszu. Dziękuję, panie Remigiuszu. Przystojny pan Remigiusz z takim czołem to... Każda laska jego. I ten alharcik, to mi się podoba. Ba? Zaraz pieniędzy nie będę miał na to zadawanie obrażeń. Trochę klopsik, trochę klopsik. Co mówiłem wcześniej? Nie pamiętam, zgubiłem wątek. Znowu. Widzowie mnie bardzo często zaczęli nazywać złotą rybką. Cały czas, że ja mam taką tragiczną pamięć. Ale kurde, jak się siedzi dzień w dzień na Discordzie, gdzie jest 300 osób, z czego 50 to się udziela naprawdę w miarę aktywnie. 4 lata z rzędu. Jak to spamiętać wszystko, co tam się dzieje? A oni zdziwieni, że ja nie pamiętam. Pozdrawiam cię, Kuri, serdecznie. Dobra, pokoje, w których jest... Co tu się stało? Jaki zarąbisty pokój? 4 lakapy, co ty gadasz? Świetnie to zadziałało. Nawet nie wiedziałem, że Contact from Below tak może zadziałać w takim pokoju. Super sprawa. Co mówiłem? Nie pamiętam. A, że mam słabą pamięć. No tak, to miałoby sens. Boże, dobra, Duke of Flies. Ale to jest przyjemny boss, Boże. Nie mam momentu w tej grze, w której nie cieszę się, gdy widzę Duke of Flies'a. To jest tak przemiły bossik. On na pierwszym piętrze jest prosty, a tutaj wręcz jest nawet nie prosty. On jest przyjemny do bicia. On jest naprawdę tak przeprzyjemnym bossem. I pan Fredziu tutaj jeszcze się trawił. Też bardzo miły bosiu, nawet go kubką tutaj poczęstuje. Okej! Okay. Panie Fredzie! Tego się po panie nie spodziewałem. Ja już myślałem, że wszystkich tych bossów zmienionych z tego moda zobaczyłem. Ła! A tu widzę, że jeszcze strasznie dużo tych zmian mi zostało do odkrycia. Dobra, padł. Devil Room gwarantowany. Ale się cieszę z tego speed-upa. Ho, ho, ho. Oj, dziękuję ci za kosy. Dziękuję ci za kosy. Orzesz ty. Ale w złej kolejności to wziąłem. Znaczy, i tak się wskrzeszę. Biorę Satanic Bible. Przemiana w Bookworma. Super. Biorę Satanic Bible, bo ten item akurat przyda mi się nie na to podejście, ale na kolejne. No. Dobra, całe pięterko, lecimy sobie na kolejne. Bardzo słabo wygląda nasza statystyka tirsów. Obrażenia też mi niestety teraz sporo spadną. No. No cóż. No nie jest najlepiej, ale na pewno ten... Te kosy, pociski przebijające mi odrabiają trochę stratę pay to play. Panie Remigiuszu, poproszę pana syna. Soul Hearty wyleciały? Tak jest, super, dobra, też jest gituwa, też jest gituwa. Jeden Soul Hearcik też mi pasuje. Mówię, to nie jest item, który mi się stricte przyda na tym podejściu. Wygeneruję sobie oczywiście Black Hearty, z czego będę zadowolony. Ale bardziej mnie interesuje ten drugi efekt tego itemu, czyli... Itemy z Devil Roomu w walce z bossem. Czytaj, na kolejnych podejściach Brimstone'a mam nawet szansę dostać na pierwszym piętrze. A oczywiście generacja zdrowia
również mega się przyda. A ta postać ma dodatkowe życie na każdym piętrze, więc nieważne ile będę miał zdrowia, zawsze minimum ten jeden bardzo, bardzo dobry item z Devil Roomu będę w stanie bez problemu wziąć. Jezus, teraz sobie ogarnąłem, że pociski przebijające z pociskami blokującymi pociski przeciwników, ale to dobrze działa. Chociaż to nie powinny się rozwalać na sobie te pociski? Tak mi się wydaje, że powinny się rozwalać. Ojejku, dobra, w takim pokoju przeciwnicy Eternalowi, na nich pay to play było tak świetnym itemem, że łojoj. Naprawdę, pokój, w którym widzę, że jest dużo przeciwników na samym początku, nie za bardzo wiem za co się wziąć, w tego typu pokoju od razu mieć możliwość użycia pay to play i wywalenia sporej ilości coinów, świetnie się sprawdza. Ale już się ten item zwrócił, masakra. Dobra, tu się niestety nie mam jak dostać, troszkę szkoda. Lecimy sobie dalej. Ten przeciwnik wygląda jak Eternalowy, a nie jest Eternalowym. Chyba został zmieniony po prostu, tak zgaduję, bo ja już sam nie wiem co tu jest Eternalowym przeciwnikiem, a co jest zmienionym z tego moda. Boże, ale mnie katar bierze. Chociaż muszę powiedzieć, że początku roku nie chwaliłem, początek roku wydawał mi się naprawdę zimny długo. A raczej zimny, nie był ciepły długo, o tak bym powiedział. To końcówka roku mi się podoba bardzo. Temperatury max 1-2 stopień w listopadzie. Spoko. Cały wrzesień 10-20 stopni. Nie, wrzesień, październik. Wrzesień był zimny, październik był cieplejszy od września. Mi się podoba, takie temperatury to ja mógłbym mieć co rok. Nienawidzę zimy, milion razy już o tym mówiłem. Najbardziej się zawsze boję lutego. Luty wydaje mi się, że zrobił się zdecydowanie najzimniejszym miesiącem w roku. I rok w rok jak na razie jest minimum jeden tydzień, gdzie jest minus 20 stopni na zewnątrz. Ja wtedy nie wychodzę. Dobrze, są zamówienia na chatę, bo nie wiem jak ja bym przeżył. Dobra, slow eternalowy, raczej żaden problem. Czemu ten pocisk nie eksplodował? A, ja też te pociski eksplodujące mogę niszczyć sobie za pomocą tych Shielded Tearsów. Kurde, Shielded Tearsy, tak niedoceniany item, naprawdę tak przemocarny item to jest, że to jest masakra. Tu w Diamonds, bardzo spoko. Experimental Peel? Tears Up, już się nie bawię. Dobra, bawię się. Speed Up, Range Down. Okej, okay, Range'a nadal mamy standardowego, więc nie ma tragedii. A ten Tears Up naprawdę, ojojoj. Ale dobry, ale dobry, super. Ale długie te piętra jakoś, ja nie wiem. Tamto podejście to przecież w porównaniu do tego, jak ktoś oglądał tamto podejście i nagle wskoczył do tego, to się załamie. Tamto mam na myśli przedwczorajsze podejście Lilith. Tam dostałem taki item, że całe podejście chyba trwało 30 minut. Tu podejście trwa teraz, odcinek trwa prawie 50 minut, ja i Lilith zbiję. Ja wiem, że jeszcze tam było pierwsze podejście najpierw, ale ono długie, nie oszukujmy się, nie było. No co, to był pierwszy Devil Room? Czyli na drugim piętrze się skończyło. Masakra, to jest po prostu takie długie. Masakra, naprawdę masakra. 33,8% szans na Devil Room. Kurde, mogłem wejść do Arcade Roomu. Jakbym do Arcade Roomu wszedł, wysadziłbym Begara, zwiększyłbym sobie troszkę szansę na ten Devil Roomik, ostatni Devil Roomik, tutaj, jaki możemy dostać w tym podejściu. No i niestety nie ma. Dobra, mam negatyw, lecimy sobie na Sheol. Lecimy na walkę z szatanem. Cały oczywiście Dark Room do przejścia, a po The Lamp robimy Victory Lapa. I co, 3 Victory Lapy musimy zrobić, aż nie przejdziemy gry Lostem, z tego co kojarzę. Wtedy już chyba Victory Lapa robić nie trzeba. Nie wiem, na pewno będę robił Victory Lapa do momentu, w którym nie zostanę Lostem. Po przejściu gry Lostem będziemy mogli już bez problemu sobie ogarnąć później koniec gry. Jedna rzecz też mnie ciekawi. Czy ten los będzie miał Holy Mantle? Jeżeli nie, to bardzo źle. To bardzo, bardzo źle. I podejście będzie mi się mogło skończyć w sekundę. A zwracając uwagę, że ja mam jeszcze bossów eternalowych i przeciwników eternalowych teraz w grze, to naprawdę nie widzę tego jakoś specjalnie dobrze. Ojejku, nienawidzę tego pokoju. O, jeden z moich najbardziej znielubiałych pokoi w całej grze. Ale poszedł nawet znośnie. Dobra, walka z szatanem. Zdrowia mamy zadziwiająco. Nie,
nie, eternalowy szatan. On jest taki trudny. Eternalowy Fallen już jest trudny, bo on się na troje dzieli. Dobrze, mam pociski penetrujące. Zdecydowanie więcej tu robią kosy, niż robiłoby pay to play. W ogóle bez porównania. Ale ten szatan tutaj to jest masakra jakaś. On jest przetrudny. Chyba, że ręce tylko rozkłada. To mi się podoba. To mu... Co mu jest? Chyba się zbugował. Widzowie, dobrze. Wydaje mi się, że tu może być... problem z połączeniem moda na eternalowych bossów i modem, który zmienia zachowania bossów. Jeszcze to się nigdy nie zdarzyło. Wszyscy inni bossowie działali normalnie. Byli zmienieni, a wersje eternalowe też działały normalnie, ale... A ten ma chyba połączone ataki obu. O mój Boże. Oj. Oj. Oj, ta forma jest... potężna. Jeszcze Fallena przywołuje. Ta forma jest potężna, naprawdę. Dobra, mam lover w razie czego, ale nie trzeba było, daliśmy sobie radę. Przejście na Wojt mnie oczywiście nie interesuje. Czerwone serduszka na Darkroom przydadzą mi się. Lecimy sobie dalej. Dajcie mi tego Brimstone'a. Proszę was, proszę was. Curse of the Lost. Do przeżycia. No ty to byś mi się przydał, byku. Dawaj Solharcika od razu. Albo kartę dev, która nic nie daje. Może być. Zrobię tak. Jak już przejdę to piętro i pokonam The Lamp, mam nadzieję, oby się nie trafiło eternalowe, bo nie wiem jak to zrobię z takimi statystykami. Nie są już takie tragiczne, ale nie za bardzo. Ej, to się mega przydało, powiem wam. Gapi Stale'a dostałem. Będę miał teraz gigantycznie większą szansę na itemy i skrzynki. Super! Normalnie tragedia tutaj czerwone itemy dostawać. Czerwone skrzynki znaczy się, bo z nich itemów nie mamy gwarantowanych. Nie tak jak z każdych innych skrzynek na tym piętrze. Ale super wyszło. Wracając. Jak pokonam The Lamp, jeżeli mi się uda, wracam się do tego startowego pokoju i z chęcią bym wziął sobie familiary. Będziemy mieli przemianę chyba w Conjoint. Nie wiem, czy Gish jest częścią przemiany w Conjoint. Być może nie. Ale nawet jakby nie był, wezmę sobie Demon Baby, wezmę sobie małego Abaddona. Będziemy mieli już dwa itemki. Nie wiem, czy się resetują pulę itemu, gdy robimy Victory Lapa. Mam nadzieję, że nie, bo wywaliłbym od razu te itemy z Devil Roomów. Mielibyśmy większą szansę na trafienie Brimstone'a i innych jakichś lepszych itemków. Jak harta mogę wziąć i użyć? Piguła, One Makes You Larger, Syf. A Intrudera nienawidzę. To jest item, który bardziej denerwuje jak pomaga, jak dla mnie. Przepraszam, z uwagi na to, że głowę mi odczepia i ta postać taka jest dziwna. Potem nigdy nie wiem, gdzie ta postać się tak naprawdę znajduje. Nie wiem, jak z adwersarium tyle walczę, to naprawdę nie widzę jakoś specjalnie dobrze walki z tym The Lamp. Serio, oby to nie było The Lamp eternalowy, bo to będzie porażka. Jedna rzecz mi się nie podoba i to bardzo. Szczerze myślałem, że... Ojejku, ojejku. Szczerze myślałem, że pociski z Evil Eye'a będą przejmowały nasze efekty. A nie przejmują. Evil Eye... A dobra, przejmuje. Cofam, co mówiłem. Powaliły mi się kompletnie. Co to są sami przeciwnicy eternalowi? Co tu się dzieje w ogóle? Ja mam 20% szans na przeciwników eternalowych. Chyba. A coś ich jest sporo tutaj. Coś ich za dużo. Ale dobra, HP upy chociaż będą. Na Victory Lapa będzie na itemy z Devil Roomu. Trochę je będę podnosił. Itemki. Dead Eye. Dwa razy zwiększone obrażenia. Sprinkler. Dobry item, ale... Szczerze mógłbym po niego się wrócić, jak miałbym iść na walkę z The Lamp. Ale są... Ale są jedna z najtrudniejszych zmian w tych przeciwnikach, naprawdę. Ze wszystkich zwykłych przeciwników wydaje mi się, że ci dostali największego buffa. Są teraz bardzo trudni przez te losowe bomby, jakie mogą dostać. Szczególnie właśnie bomby Bomber Boya i bomby
brimstone'owe. Ale żem tutaj źle zrobił to. Dobra, no nic, damy radę. Trochę obrażeń otrzymałem jeszcze. Tragedii nie ma, jeszcze żyję. I mówię, wrócę się pod Sprinklera, a wezmę go sobie tylko i wyłącznie na walkę z Delam. Bardzo mi się przyda. Bo po prostu będę miał kolejne źródło obrażeń, a Sprinkler naprawdę bardzo dużo bije, jak uda mi się go postawić w miarę środka pokoju. Stan Eternalowy, chyba tu jest jednak jakaś. Między tymi przedmiotami. Niekompatybilność. Bo również stał w miejscu. Ciekawe. Na tyle rzadko się to zdarza, że raczej się tym przejmować nie będę, ale no mam nadzieję, że to są odosobnione przypadki i nareszcie bossów to działa normalnie. Śmiesznie by było, jakby na przykład, nie wiem, Delirium byłoby zmienione w tym modzie zmieniającym przeciwników. Dostałbym Eternalowa i by stało w miejscu. To byłoby trochę skamerskie, nie przyznam. Babskers, kolejny efekt na bomby. Spoko, trochę efektów na bomby stakujemy. Mógłbym nawet dostać, nie wiem, jakiegoś Epic Fetusa. Chociaż Epic Fetus to jest raczej ten mój mniej ulubiony fetus. Skrzyneczki? Niestety nie, kolejne coiny. Fajnie, że mamy te deep packets, mamy możliwość dostawania więcej coinów. Teraz jakbym dostał jakiegoś restocka, jakieś jeszcze może... O kurde, oni też są ulepszeni strasznie przez te bomby. Jakbym dostał jakiegoś restocka, jakbym dostał może jakiegoś Steam Sale'a, no to naprawdę mógłbym się tak obkupić w sklepie, że to jest masakra. Przejdźmy do Secret Roomu, z chęcią pójdę, zobaczymy, coś ciekawego tam się trafi. No i kolejna generacja zdrówka ekstra. Walka z Gridem. Grid też jest śmiesznie zmieniony, fajnie wygląda. Bardzo mi się podoba ten grid taki złoty. Dwie skrzynki, itemy, tu nie powinny być Secret Roomu, niestety nie. Szkoda. Bardzo szkoda. Belly Button, Speed Up, a tutaj mogę sobie wziąć. Stawianie bomb mnie raczej nie interesuje. No nic no, lecimy dalej, nadal szukam tylko i wyłącznie walki z bossem. Będę musiał dosyć sporo się wrócić, mam nadzieję, że jakoś tam trafię do tego pokoju ze Sprinklerem i będę go w stanie pojawić przy tym głupim The Lamp. Jezu, zawsze się boję, jak chodzę do takiego pokoju z boku. Boję się, że to nie jest Pip, tylko to jest... Serio, no... Nie robiłeś nigdy tego ataku. Ty frajerze, ty... Ale śmiesznie się gra z takimi modami, bo... Naprawdę się czuję, jakbym grał pierwszy raz w Isaaca, że... Podchodzę na pewniaka do bossa, myślę, że wszystko jego, wszystkie jego ataki znam, a tu nagle mnie zaskakuje kompletnie czymś innym. Fajnie, fajnie. Co mówiłem? Nie pamiętam, może sobie przypomnę. Dużo razy dzisiaj mówiłem, że coś mówiłem i nie pamiętam. Boże, jaka miałam pamięć. Tragiczną, tragiczną. Nie potrafię się skupić, naprawdę. I nie potrafię się skupić, to u mnie się zaczyna objawiać, nie mam na myśli nawet rozmowy, chociaż to w rozmowie też widać, ale właśnie nawet w konsumowaniu treści. Ja naprawdę nie jestem w stanie już oglądać wielu seriali, bo po prostu się za długo zaczynają. Albo jest akcja od pierwszego odcinka, jak w Breaking Bad, albo nie oglądam tego serialu w ogóle. Ty, daj mi ładunki, dodatkowe zdrówko i jakiś item. Na moje itemy aktywne, fajny, co? Jeden z fajniejszych begarów, jakiego moglibyśmy teraz znaleźć, tak szczerze mówiąc. Max zdrowia mi znając życie da. A ja mam pecha do wypłacania z tego byka. Więc fajnie by było, jakby wypłacił item i miałbym go już za sobą. Bateryjki mogę zostawić. On się przyda na Sprinklera również. No? Zaczekajcie. Ja sobie tutaj wyjdę. Jest walka z bossem. Pójdźmy po Sprinklera, wrócę się ze Sprinklerem. Mam jeszcze sporo pieniędzy, zapłacę temu typowi i on najprawdopodobniej mógłby dać nam drugi ładunek gotowy na Sprinklera. Miałbym dwa Sprinklery na walce z The Lamp, wtedy nawet jakby się trafiło The Lamp Eternalowe, to sądzę, że będę względnie ustawiony. Dobra, teraz się tylko wrócić po Sprinklera. Gdzieś tam po lewo, z tego co kojarzę, był tu chyba był pusty zaułek, ślepy zaułek. O! A, bo ja Secret Roomem szedłem. Dobra, wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Może jeszcze jakąś dodatkową skrzynkę dostanę. Mamy w końcu Contact from Below i Guppy Stale, czyli najlepsze połączenie itemów na
to piętro, jeżeli chcemy szukać przedmiotów dodatkowych. I tu chyba zaraz? Tu w dół i w lewo? Kurde. Ile mam przemian w conjoint? Mało. Dobra, ale mogę wziąć sobie tej temy i tak. Mały Abaddon, Demon Baby, dwie części przemian w conjoint mamy. Gdzie był ten sprinkler? Tu w lewo? Tu był, dobra. Bierzemy sprinklera, cztery ładunki, więc nie powinien mieć problemu nam załadować od razu ten Begar. Jak mi daje item i zniknie, to się zdenerwuje wtedy, no. Mógłby mi nadążyć dwa razy i jeszcze dać Carbattery. O, to by było dobre. Naładuj. Dzięki. I daj item od razu. O, tak do 60 coinów na nim zejdę. To jest niemożliwe, żeby on nie wypłacił itemu. No w końcu. Ja nie wiem, jakby z czterech coinów dostajecie z niego item, a już nieraz mi tak pisali widzowie. Ale w świetnym miejscu sprinkler. Ja wszystkie pociski jego niszczę. Jej? Nie wiem. Dlama zawsze mi się dziewczyną wydawało. Kobietą. Ale nie bije dużo, co? Kurde. Dwa razy zwiększone obrażenia. Dwa sprinklery i... Szału to nie robi. Ale dałem dupy. A wiecie czemu? Gra mnie teraz spyta, czy ja będę chciał zostać, czy ja będę chciał iść na Victory Lapa, czyli zostanę ze sprinklerem, a nie z poprzednim itemem aktywnym. No nic, zostaniemy ze sprinklerem najwyżej. Szkoda trochę, bo mówię, mielibyśmy dodatkowe itemy z Devil Roomu dzięki temu. A tak, to trochę klops. No się przerzucę na Angel Roomy. Może coś się ciekawego trafi. Tak, chciałbym zrobić Victory Lapa. Pandora's Box, w końcu odblokowane. Jak jest czasowo? 0-0, elegancio. To mi się podoba. Takie statystyki na tym piętrze. To już są fajne. Dobra, pierwszy Victory Lap przed nami. Mówię, musimy zrobić chyba 3. Ten, jeszcze jeden i trzeci to już będzie ten finałowy. I powinno być chyba wszystko za nami. Kibo w mid, bierzemy. A ja się wracam do naszego treasure roomu. Zobaczymy, co tu ciekawego mamy. Brittle Bonesy? Ale super item. Ale piguł. Tu chyba piguły się resetują, więc wszystkie są nowe. Nie ma Temis, jest nic ciekawego. Something's wrong, nic ciekawego. O, już się źle zaczyna. No przynajmniej z tego dostanę bardzo dużo, to jest tą tier delay tak w ogóle. Więc z tym naprawdę super. Czemu dostałem całe serduszko obrażeń? Nie wiedziałem, że to całe serduszko obrażeń będę otrzymywał. Cross of the Blind, serio, na pierwszym Devil Roomie. Dobra, nie będę wchodził, i tak idziemy na te Angel Roomy. Okej, czyli różnica chyba jest taka, że... Będę dostawał całe serduszko obrażeń. I pule się resetują. Matchbooka to ja już miałem. Więc no niestety. Moje szanse na dobre itemy nie są wcale zwiększone. Remote Detonator, syf straszny. Lecimy sobie dalej. Matchstick spoko. Mogę sobie zostawić matchsticka i mój obecny trinket. Lecimy dalej. Tirzapy teraz. To są zdecydowanie najlepsze itemy, jakie moglibyśmy dostać. Teoretycznie mamy tirsy bardzo blisko maksa. W praktyce te tirsy możemy zwiększyć do jakichś 7-8 nawet, więc mega, mega luźno. Bardzo dużo tier delayów ja dostałem właśnie z uwagi na Brittle Bonesy za stracenie tych serduszek kościanych. Kupuję itemy losowe. 9V drugi? Kompas? Ale super! Jak działają 2 9V? Będę miał 2 ładunki? Nie, nie działają w ogóle. A to gówno trochę. No to słabo. No nic. Treasure Room, byliśmy, lecimy w stronę walki z bossem. Tu już nie ma co robić. A ja od razu jestem w stanie na... Ej, nawet nie wiem, czy jestem w stanie na Victory Lapie odblokować hasza. W sensie, na hasza pójść będę mógł. Tylko czy to mi zaliczy jako unlock? Jak tak, to... Unlocki w Isaacu są... proste ogólnie. Są giga proste, tak to. Ciekawe. Dobra, Devil Room, do którego nie wchodzę. Marrow.
Wydaje mi się, że jak stracę to serduszko kościane, to również dostanę. Balls of Steel. Wydaje mi się, że jak stracę to serduszko kościane, to również dostanę. Tier Delay'a. Co bardzo chciałbym dostać. Na tym piętrze fajnie jakby... Znowu Curse of the Blind? Co jest grane? Na tym piętrze fajnie jakby mi się trafił Sacrifice Room, ale niestety go nie ma. Ponieważ chciałbym stracić moje Brittle Bonesy. A, mam jeszcze dwa Soul Hearty najpierw do stracenia, więc... No nie ma co ich marnować bez powodu. Jak już mam je tracić, to rzeczywiście na coś. Więc wydaje mi się, że zaczekam aż trafi się jakiś Sacrifice Roomiki. W tym Sacrifice Roomie rzeczywiście poświęcimy te itemki. Boże, znowu item aktywny, ale nie farw tych... Treasure Roomach. Naprawdę bardzo kiepskie itemy się nam trafiają. Jesteś w stanie to zgarnąć w ogóle? No, tu są zamknięte, dobra. Dawaj Blackhearta. Będzie więcej do oddania. Tu już do sklepu nie idę, nie widzę itemów. Pamiętam, że mam Curse of the Blind. Troszkę szkoda mi pieniędzy. Mam ich dużo, ale... Zawsze mogę je wszystkie wydać. A nie chciałbym na przykład sobie kupić, nie wiem, Little Baggy, czy jak tam ten item się nazywał. Bardzo, bardzo słaby item. Zmieniałby nam wszystkie karty na piguły, a tego raczej bym nie chciał. Nie, jak na razie idzie mega łatwo. Mówię, mam nadzieję, że jak będziemy już grali tym Lostem, to rzeczywiście będzie to podejście Lostem z Holy Mantle. Lost bez Holy Mantle będzie... będzie problemem, no. Dlatego chyba rzeczywiście lepiej byłoby pójść na... Zaraz, czemu jest nadal szansa na Devil Room? Dlatego, że ja już miałem wcześniej itemy, to ja mogę tylko Devil Roomy dostać? Ale gówno. Nie myślałem o tym. Hagala, Syf. Całe piętro. Czy ja wszedłem do Devil Room na poprzednim piętrze? Może wszedłem i kompletnie nie pamiętam, ale szczerze wydaje mi się, że nie wchodziłem. Jeżeli nie wchodziłem, to rzeczywiście wygląda na to, że... Nieważne, że ominęliśmy Devil Room, nadal jesteśmy w stanie dostać tylko i wyłącznie Angel Roomy. Boże, jesteśmy w stanie dostać tylko i wyłącznie Devil Roomy. Z uwagi na to, że ja już w poprzednim podejściu brałem itemy z Devil Roomu. Strasznie słabo. A mówię, jeżeli byśmy grali Holy Mantle bez Losta, to ja bym chciał mieć... Angel Roomy, żeby właśnie to Holy Mantle zdobyć. Znowu item aktywny, no. Weźmy to D10, bo to jest śmieszny item teraz podobno. A, no i fajnie, że nie działa. Ha, mnie denerwują te mody niektóre, no. Czemu on nie działa? To jest taki fajny item teraz. Reroluje mi przeciwników. Ale nie mogę usunąć modów, no bo wtedy stracę wszystkie jakieś fajne rzeczy z tego. Dobra, stracimy tutaj trochę zdrowia. Zanim oddam zdrówko z tego, wolałbym pójść na walkę z bossem. Nie wiadomo, czy to mi nie wpłynie na szansę na Devil Room. Wydaje mi się, że może wpłynąć na szansę na Devil Room, więc przejdę się dalej. Pokój zbugowany, więc niestety musimy się stąd wydostać za pomocą bomby. I lecimy sobie dalej. Może dlatego oni się bugują? Ja mam moda zmieniającego przeciwników. Być może moda zmieniający przeciwników zmienia jakiś tam atak tego przeciwnika wychodzącego z ziemi. Ale mam też szansę na to, że ten przeciwnik wychodzący z ziemi stanie się eternalowym. Wtedy się coś tu zaczyna kolidować. I ten przeciwnik jest nie do zabicia. Zgaduję, że to jest właśnie wina tego. O, widzicie, mój item aktywny w ogóle nie działa. Ale gówno, a to D10 naprawdę spoko jest teraz. Mówię, jak ktoś wie, czy jest szansa sprawdzić, który mod nie jest zaktualizowany, to bym po prostu z pocałowaniem ręki przyjął. Usunąłbym tego moda. Boję się, że to takie jakieś śmieszniejsze mody, bo one nie są aktualizowane. Takie większe mody, Repentance Plus ostatnio się aktualizował, Eternal Edition się aktualizowało. Więc mówię, te większe, większe mody są cały czas aktualizowane i zgaduję, że z nimi problemu nie ma. Boję się, że to mogą być takie mody jak na przykład pan Remigiusz. I bym się nie zdziwił, jakby on nie był aktualizowany do tych najnowszych wersji i... najzwyczajniej w świecie sprawiał małe kłopoty. Kto tu jest? A, ty! Długo nie pożyłeś! Lucky Penny kolejny, super, 7 punktów szczęścia mamy. Przepraszam.
Za pentagram mamy kolejnie zwiększoną szansę na Devil. No i znowu widzicie przeciwnik eternalowy i zgaduję, że się zbugował właśnie przez te inne mody. Kolejne dwa Lucky Penny. Boże, ale ja mam szczęścia nagle dowalone. Papryczkę teraz, jakbym dostał, to by było nieźle. Polska górą. Nie dałem rady, nie. Ani razu nie powiedział, no. Tir zapik. Nie ma Devil Roomu, no co ty gadasz? Oj, to drugie podejście chyba jeszcze gorsze jest. Brittle Bonesy tu mi ustawiły wszystko. Brittle Bonesy świetne. Reszta itemów jak na razie naprawdę kaszana, nic tu ciekawego się niestety nie trafia. Aj, zapomniałem o tym Sacrifice Roomie. No nic, może się trafi kolejny na kolejnym piętrze, to tam już pójdę i... dostanę ten Angel Roomik. Klucze do walki z Mega Shadana mnie oczywiście nie interesują. I tak idziemy tylko i wyłącznie na The Lamp w tym podejściu, żeby robić kolejne Victory Lapy, szansa na item. Uuu, plecaczek, super. Soul of Judas, nic ciekawego. O, właśnie chciałem, żebyś wyszedł z tego. Nic ciekawego, lecimy w stronę Treasure Roomu, w stronę sklepu. I lecimy na walkę z bossem. Kolejne coiny, nie wiem nawet czy to zbierać. Jak listoka nie mam, to jakoś tak tego nie widzę. Co to jest za mucha? Zmienioną grafikę ma. Lost Fly, właśnie tak myślałem, że to jest Lost Fly. Całkiem spoko została zmieniona z tego co kojarzę, bo przeciwnicy teraz na niej się mogą agrować. Walka z Super Gridem, nic ciekawego. Kolejne coiny. Mówię, raczej na nic nieprzydatne, bo... Nie, Money Equals Power mogłoby się teraz trafić, to by był naprawdę wtedy dobry item, spory damage up. Gate, bardzo łatwy bossik. Szczególnie z takimi itemami. No i mówię, to speedrunik. Dunkdepth 1, HP upa mogę wziąć. I oddaję wam zdrowie, no. A, nie mam Polaroida. Dobra, to oddam wam serducho kościane i dostałem Tier Delaya. Świetnie. Więcej zdrowia wam oddawać nie będę. Hatfu na was. Tragiczny ten Devil Room. Lecimy na kolejne piętro. Ole syf. Brittle Bones, naprawdę jedyny dobry item w tym podejściu jak na razie. Który, co ciekawe, się nawet nie pojawił z prawej? No, itemy z tego podejścia się mi nie pojawiają z prawej. Dlaczego? Dziwne. O, skupił się na muszce, easy. Tak teraz dopiero zauważyłem. Wcześniej mi się wydawało, że to widzę, ale mówię, nie, no po prostu nie widzę. A teraz widzę, że nie widzę. Ja bym zmienił te itemy. Daj mi tutaj normalnie Dice Room ze zmianą itemów. To są dobre staty, ale szczerze, ja mogę tak milion razy lepsze dostać, że to jest masakra. Nawet bym się chwilę nie zastanawiał, żeby te itemy zmienić. Tu Kosy i Brittle Bonesy robią jako jedyne tak naprawdę robotę. No i jeszcze te Mark Tearsy, czy tam jak to się nazywa, że mamy dwa razy większe obrażenia. Dead Eye, o. Golden Razor. Za coiny możemy sobie zwiększyć obrażenia. Bardzo spokojnie, szczerze mówiąc. Tu się bym dostał do karty full, bo na pewno nie będę walczył z tym bossraszem, jeżeli nie muszę. Wejdę, zgarnę item i wyjdę. Chyba, że Dice Roomik, jak ich mówię, ciekawy się trafi, zobaczymy. Dobra, to są dobre itemy już teraz. D4, zmienia nam itemy na piedestałach. Niestety nic ciekawego. Co najwyżej moglibyśmy sobie zmienić itemy w boss rushu. A to jest nawet ciekawe. No naprawdę nie wiem, jakie gówno musiałoby tam się trafić, żebym musiał zmieniać te itemy i iść tam jeszcze raz. Aczkolwiek jak będzie naprawdę totalny syf i nie będę miał nic do wzięcia, no to zmienię te itemki. Przejście boss rusha z takimi statystykami dużo czasu mi raczej nie zajmie. Dobra, sklepik. W końcu już bez grida, mam nadzieję. Z listokiem i z Steam Sale'em. Dwa itemy z Angel Roomu. A wezmę sobie zamiast tego. I Soul Harcik pierwszy jest i super. Gituwa. Jeden item z Angel Roomu. Bo ja już brałem itemy z Devil Roomu. O, żeś mi czerwone serducho zabrał. Wiesz co ty? Szansa na Devil Room teraz stracę, jak otrzymam obrażenia. Już nie. C piętro. Full mam. Mówię, jak będzie naprawdę syf kompletny na boss rushu, będę mógł zmienić te itemy za pomocą Dice Roomu.
ale jakoś mnie na to nie nosi. Sklepy na łump. O, to jest super akurat dla nas ekstra. Mamy bardzo dużo pieniędzy do wydania. No jest walka z matką. A ja nadal nie wziąłem tylu czerwonych serduszek, ile myślałem, że potrzebuję. Dobra, tu kiepsko widzę. Nie straciłem szansy. O, nieważne. A, dobra, bo to jest tylko na postaciach, które mają czerwone serducha. Cały czas mi się myli, cały czas zapominam. Mam już negatyw, więc mogę sobie wziąć Polaroida. To jest potężny damage up. Potężny. O, spoko, damage upik. Lecimy sobie na kolejne piętro. Nie ma co się męczyć z tym boss rushem, tylko po to, żeby mieć szansę na nie wiadomo jaki item. Teraz jak najwięcej soul heartów liczę. Dark Bama mam, więc w miarę sporo ich się powinno i tak trafić. To by fajnie jakby działało z tym itemem aktywnym naszym. O Jezu, jakie to by było piękne. Jeżeli dobrze każe, ten trinket ładuje nam item aktywny, gdy wchodzimy na walkę z bossem. Do pełna. Jakby działało z Alabaster Boxem, to by było super. Ale szczerze wątpię. Dobra, walka z bossem i sklepik ja widzę. Ole fajnie, że my mamy ten kompas. Boże, jak dobrze, że kupiłem te itemy na ślepo. Była pierwszy raz, gdy się cieszę z kupna itemów na ślepo. Zazwyczaj taki syf tam zawsze to staje w tym sklepie, jak mam Curse of the Blind i kupuję te itemy. A dzisiaj naprawdę elegancko. Cośmy tam kupili? Kompas i... 9 volta chyba? Chyba ta. Szkoda, że 9 volty się nie stakują. Jest bardzo dużo itemów w Isaacu, które się nie stakują. A wydaje mi się, że powinny się stakować. To na przykład zgaduję, że też się nie stakuje. Wezmę sobie Blue Map, żeby widzieć rozmieszczenie Secret Roomów na piętrze. O, tu mamy super Secret Room, mam mnóstwo bomb. A w Secret Roomach przycisk R. Jakby działał przycisk R na Victory Lapie. Zgaduję, że cały czas był ten sam Victory Lap. Jak mamy po lewej stronie 1 napisane, to cały czas by było 1 po prostu. Ale ja bym grał rzeczywiście od nowa. Dobra, walka z bossem, easy peasy. Matriarch, włosik z modów, elegancki. David Room będzie? No, no w końcu będzie. I tirsy, Jezus, w końcu. No przecież nadal tak tirsy do zwiększenia, to jest masakra. Zależne od szczęścia pociski z chęcią wezmę. I z chęcią wezmę przemianę w Bookworma. Conjoint. Strzałem, co na to mówię. Bookworm to nie wiem. Dawaj Soharta. Dzięki. Co ty gadasz, że wzięcie itemu z Devil Roomu resetuje mi mój Alabaster Box? Nie wiedziałem. Co? Przecież to jest totalny syf i obciach. Ale słabo. Pretty Fly dwa razy, ekstra. Pretty Fly. Jeszcze chyba mamy slot, a nie, już nie mamy nawet slota na Orbitala, bo mieliśmy jeszcze Cube of Meat, kolejny damage up, ich super sprawa. Ja teraz nawet nie chciałbym dostać. Powiedz mi, że to się ładuje. O Jezu, 4-5 volta, jakie jest dobre ze sprinklerem. Jaki to jest cudowny item ze sprinklerem, masakra. Tutaj przejście? Tu jest, dobra. Jak to za pierwszym razem mnie trafiło? Najlepszy pokój. Pająk, Blackheartik, Blackheartik. No, jeszcze mi trzech brakuje. Jak będzie Devil Room, to trochę dupa. Jeszcze dwóch brakuje. O, naprawdę dobry Devil Room musiałby być, żebym go wziął. Jak teraz już wiem, jak to działa. A Tick też jest spoko itemem. Ale wolę śmieszniejsze trinkety niż dobre. Dużo czerwonych serduszek, podoba mi się to. Już po prostu zawsze jak mówię, podoba mi się to, to słyszę tego. Tego, co zgarnął Krzysztofa Jarzynę ze Szczecina. Co kazał Brylanta czy tam kogoś na pożarcie niedźwiedziowi dać. Nie wiem, jak on się nazywał. O Jezu, ale to był szef tego gościa. Jakie porównania wam daję. To był szef tego gościa, co nie widział i tego, co grał w Rodzinie Zastępczej. Tyle pamiętam. Ojku, co tu mamy? Ace of Hearts. Zamienia wszystko na ziemi w coiny. Serduszka. Dużo znajdziek potrzebuję teraz. A nie mam nigdzie. Dobra, wezmę ze sobą. O, tu będą znajdźki. Zdrówko mam do oddania chyba. Aha. Oś ty syfiarzu ty.
O! Dostanę jakieś znajdźki tu? Dobra. Hangman, nic ciekawego. Tower, nic ciekawego. Mogę zamienić bomby z towera na serduszka? Dolar! Uuu. 99 coinów, super. 100! O, myślałem, że 99. Sprawdźmy. Nie, nie mogę ich zamienić na serduszka, niestety. Ale wystarczy, że dostanę jednego Soul Hearta i będę miał naładowany mój item aktywny. Aha. No. A teraz? No. Czemu on nie dał? Ja mam drugie życie. Może być ciekawe. Podoba mi się to. Ty no, daj jedno. Jednego Blackhearta. No. Ale ty dziad jesteś i ham. Zanim pójdę na walkę z bossem, muszę znaleźć jednego Soul Hearta jeszcze. No. Jeden item. Ale gówno. No trochę syf. Nie podoba mi się to. Dobra, walka z Eclipse. No, żaden problem. Idziemy sobie od razu na Hasha. I jestem ciekawy, czy Hasha zaliczy jako pokonanego. Nie sądzę? Nie wiem. Jakby zaliczyło, to byłbym w szoku, bo mamy itemy z dwóch podejść teraz na niego. Więc to jest śmiech na sali, a nie boss dla mnie w tym momencie. Dobra, tu coś ciekawego. Boberyk, Boberyk, legendarny Pokémon. Czemu Tearsów mi nie dał, nie wiem. Depresja, z chęcią. I sprawdźmy, czy jeszcze jest gdzieś przejście do Crawl Space. Nic ciekawego. No bez itemu. Jakiś widz mi ostatnio wyliczył, że mamy około 48 czy 53% szans na dostanie minimum jednego itemu z 4 złotych skrzynek. 50-50. Sporo, naprawdę sporo, ja mówię. W życiu nie wiedziałem, że aż 20% szans jest na item ze złotej skrzynki jeszcze parę miesięcy temu. Ale syf, dobra. Lecimy dalej. Strength używam? Da, no, na co ja mam to trzymać. Lecimy. Item aktywny. O mój Boże, co tu się będzie działo. Kiedyś miałem takie podejście z kosami, dużo wyświetleń zrobiło, pamiętam. To nie zrobi, bo początek był porażka. No i dzień dobry, panie Haszu. I cyk, kolejny item aktywny. I cyk, kolejny item aktywny. To jest jeden z ładniejszych efektów, jakie kojarzę. Oj, nieźle to wygląda. Podoba mi się to. Fajnie to wygląda, muszę przyznać. Dobra, uciekamy stąd. Suicide Kinga mógłbym użyć, co ciekawe, na tym piętrze. Użyłbym go w Secret Roomie, bo on mi chyba daje itemy z Secret Roomu, jak go użyję w Secret Roomie. Tylko najpierw musiałbym na tym piętrze mieć bezpośrednią drogę dojścia do Soul Hearta, żebym broń Boże się nie wywalił. Trochę się boję iść na... A nie, na Katerę nawet nie mogę iść. Musimy iść na Sheol, musimy iść na Dark Room, bo ja muszę zawalczyć z Elam, żeby zrobić kolejnego Victory Lapa, więc tak w kółko Macieju musimy iść właśnie przez te piętra. I mówię, jeżeli trafi się na podłodze do podniesienia Soul Hearcik, bardzo fajnie, bo... Będę mógł użyć Suicide Kinga w na przykład Secret Roomie. W tym Secret Roomie Suicide King być może da mi jakiś item fajny. Ja drugie życie mam. Rosary Bat mnie nie interesuje. A gdzie mój drugi item aktywny? Co ja miałem za drugi item aktywny? Miałem drugi item aktywny, na pewno. On był jednorazowy? Nie pamiętam. No nic, idziemy dalej. No i mówię, no teraz Secret Roomie tego broń Boże nie użyję, bo po prostu boję się, że padnę, ale proszę bardzo, Soul Hearcik już jest. Z jednym Soul Heartem raczej dam sobie radę. Szkoda, że tu nie mogę się dostać, ale skam. Dobra, Suicide King. Co ty robiłeś? Lost Soul?
Itemy z Angel Roomu ty mi możesz dać. I ty nawet chyba nie będziesz jakiś bardzo trudny do obrony, mi się wydaje. Dobra, weźmy sobie Strength, weźmy sobie Black Rune, weźmy sobie Herpina i weźmy sobie Missing Page, a kolejny Soul Harcik. Mam mnóstwo zdrowia w tym momencie. No i teraz naszym zadaniem jest chronić Lost Soula. Jak się uda, wchodząc na kolejne piętro, kto wie, może da nam nawet item z Angel Roomu. Kto wie, może tym itemem będzie Holy Mantle, które tak bardzo chciałbym dostać. Dobra, Secret Roomik. Kolejny Full Soul Hearta. To sobie wysadźmy wszystko. Chyba wszystkie nie sięgnę. Jeszcze niestety. High Priestess, Judgment. No, mogę przywołać mu, dać itemki. Znaczy pieniądze, tych pieniędzy mam mnóstwo. Ale gówno. Black Bina dał, no co za syf. Spoko, te trinkety mi się podobają. Walka z bossem, znowu Eternalowy, więc może znowu zbugowany. Kartę Strength, nawet nie mam po co używać, szczerze mówiąc, na tej walce, to jest... Nie mam za dużo obrażenia. O dziwo, to jest boss. Jezu, który wcale tak szybko nie pada. W drugiej fazie może mi zadać obrażenia, więc muszę chodzić tu naokoło. Mieć nadzieję, że nie wbije się na coś, czego nie zobaczę. Ile ty masz zdrowia, byku? Jakim cudem on do tego momentu przeżył, to ja nie wiem. Dobra, całe pięterko, lecimy dalej. Jakieś ciekawe itemy z Devil Roomu? Jeden z najgorszych itemów z Angel Roomu dostałem właśnie. Ale drugi item aktywny, bo nie pamiętam, jaki miałem wcześniej. Tego itemu jeszcze nigdy nie podnosiłem, jest super. Damage up, z chęcią wezmę. No i 9 żyć, oczywiście, że biorę. 2/3 przemian w Gapiego, jeżeli dobrze kojarzę. Gapi Stale'a w końcu jeszcze mamy. Stigmata, HP up, damage up, samonaprowadzające bomby. Możemy chodzić po tym piętrze. I nawet powiem wam, że opłacałoby... To jest jakiś bug. To któryś z widzów też mi ostatnio na Facebooku wysyłał. Ja to miałem też na streamie, nie wiem, o co chodzi. A skoro to widz wysyłał, to wątpię, żeby grał identycznie na tak samych modach co ja. Więc nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Pinkin Shearsy, Boże, kiedy ja cię widziałem. Wracając. Zależy, jak działa Victory Lab. Jeżeli Victory Lab zabiera nam ustaloną odgórnie ilość itemów, liczbę daną, to opłaca się chodzić po tym piętrze. Jeżeli mam mi zabrać 20 itemów, lepiej mieć więcej itemów, żeby była mniejsza szansa, żeby zabrał te dobre. Mi się natomiast wydaje, że on zabiera itemy procentowo, losowo i ileś tych itemów nam po prostu zabiera. Więc nieważne, jak dużo itemów byśmy mieli, im więcej itemów mamy, tym więcej itemów nam zabierze. Z drugiej strony nadal zostaniemy z większą ilością itemów. No tak, nadal się opłaca zgarniać itemy tutaj. Dobra, przejdźmy się po tym Dark Roomie. Zanim pójdziemy na The Lamb, bo od razu po zabiciu The Lamb muszę kliknąć, że idziemy na kolejnego Victory Lapa. No i zobaczymy, co tu się trafi. Jedno mi się nie podoba. Mam dosyć duże pociski, które są jeszcze mega kolorowe, czerwone. Jakbym grał Lostem, ja naprawdę nie będę dużo widział tutaj. Ja naprawdę nie będę dużo widział. Równie dobrze pociski przeciwników mogą do mnie lecieć i ja się zesram. Nie wiem, czy opłaca się takie jak ogólnie dzisiaj. Ja bym powiedział, że raczej nie. Śmieszny to item na pewno. Dobra, wezmę, bo śmieszny. Ole, mam tirsy, o kurde. Klikać będę musiał teraz, ale damy radę. Jeszcze jakiś sojmik, żeby się trafił, będzie elegancko. No, jedyny minus, że będę musiał klikać. Ale damage'owo chyba nawet lepiej. Chyba. Nie mam pojęcia. Mówię, przejdźmy się po całym piętrze. O, tekeksik na... O, ho, 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 ho. Dobra, tekeksik tutaj mi się podoba. Chyba jeszcze mniej będę widział teraz. Tak mi się wydaje. O Boże. Nie wiem, jak pociski z tekeksa... No, no.
Dobra, to będzie test nowych ustawień na OBS-ie. Czy to będzie dobrze wyglądać? Bo coś czuję, że bitrate w tym podejściu może klęknąć. Czemu to mi dało tylko damage upa, a nie zmniejszyło tirsu? Przemiana w Gapiego? Opłacało się pochodzić po piętrze, powiem wam. Oj, opłacało. Jeszcze 9 żyć mam, Boże, jakby mi zostało 9 żyć na tym losie, no to wtedy to w ogóle się nie muszę martwić. Ale mówię, zależy jaki item nam zabierze. I jak zabierze... O, znowu z kolcami skrzynka, no, trudno. Co tu jest? Spoonbender. Co tu się odwala? Co to za itemy się trafiają? Bardzo. Już nie będę mówił, to mi się podoba, bo ile można. Ale no, powiem wam. Nie spodziewałem się takich przedmiotów, chodząc po tym piętrze. Co tu się trafiło? Z rzędu zaraz po sobie Tech X, C-Section, Polyphemus. Trzy itemy jakości 4. Masakra. Dobra, lecimy na The Lamp. Chyba nie będzie miało dużo szans. No i nie miało. Ja tu nic nie klikam. Tak, chcę robić Victory Lapa. New Pill, o. Widzicie? Straciłem Tech X-a. Nadal mam C-Section. Nie mam 9 żyć już. Nadal mam itemy... No... W ogóle... Przepotężne są. Sprinklera straciłem też. Ciekawe. Ej, chyba nigdy nie miałem C-Section z Brimstone'em. No. Tak mi się wydaje, że chyba nigdy w życiu nie miałem C-Section z Brimstone'em. Czas to zmienić. Może i miałem. No, nie kojarzę kompletnie tej synergii. Ten item na pewno mnie nie interesuje. Co piętro, lecimy dalej. Polyphemus, C-Section i Spoonbender. Ja bym z tymi trzema itemami do końca gry mógł lecieć i nadal bym to wygrał. Ale spoko, przynajmniej, że nam się rzeczywiście aktualizuje lista itemów, jak już robimy tego Victory Lapa i widać dokładnie, jakie przedmioty obecnie posiadamy. Oj, ja może nie będę brał w ogóle słabszych itemów? No mówię, nie wiem jak to działa. Może rzeczywiście, zostajemy przy braniu tylko tych dobrych itemów, bo po co mi jest Bambo? No nie twoja sprawa, Bambo. A, to Rambo. Nie twoja sprawa, Rambo, powinienem powiedzieć. Mam cały czas Dark Bama, widzę. No też tutaj nie wiadomo do czego przydatny nie będzie, bo... No zdrowia mam dużo. 100% szans na Devilgum. To jest... Z piętro drugie już? Kiedy ja byłem na pierwszym? Dawaj Brimstone'a. Weź ty ćwiartkę. Dobra, no weźmy. Zablokuję sobie szansę. Po co miałem jeden z najgorszych itemów, jaki mógłbym zostawić? Przecież mi nic nie daje. O nie, dobra, to takich itemów brać nie mogę. Ćwiartka i Bambo to jedno z najgłupszych itemów, jakie mógłbym wziąć w tym momencie. Nie interesuje mnie Black Rune, Emperora sobie wezmę, może żeby przyspieszyć sobie jakiś pięt. To jest zbyt śmieszne, żeby tego nie wziąć. Ja się zabiłem tym właśnie, no nie? Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że nie zostanie mi ten item, jak będę grał Lostem. Ale jestem głupi. Czemu ja biorę itemy, które mi przeszkadzają? A jakbyście nie wiedzieli, to mi może dać efekt eksplodujących pocisków. A że tak powiem, eksplodujące pociski, jak się gra Lostem, to nie jest najlepszy pomysł. Serio, Perfection straciłem? Dobra, jak na takim bossie otrzymałem obrażenia i straciłem Perfection, to los bez Holy Mantle to będzie porażka. Czy mam nadal Shielded Tearsy? Mam! I to jest jeden z najważniejszych itemów do zostawienia. Shielded Tearsy zrobią robotę niesamowicie, nieważne co byśmy mieli. No tego oczywiście nie biorę. Lost Fly jest ok. Ale dziwnie, że się znowu trafia akurat dzisiaj. Lost Fly jest ok, bo mówię, na nim się przeciwnicy skupiają, więc...
może mi uratować dupę czasami. Czasami może być wręcz odwrotnie i mi przeszkodzić bardzo, bo będę się spodziewał, że przeciwnik poleci do mnie, będę unikał i akurat uniknę w miejsce, gdzie będzie stał Lost Fly, w którego tak naprawdę właśnie boss będzie atakował. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie i tyle. Bardzo fajnie, jak na razie też mój item aktywny działa. Mam nadzieję, że te trupy po eksplozji nie są w stanie mnie uderzyć, bo bardzo bym się zdenerwował, jakby były w stanie mnie uderzyć. To mnie nie interesuje. Emperora tak naprawdę mógłbym sobie zostawić nawet na tę grę losem, bo jeżeli grałbym z Holy Mantle i otrzymałbym obrażenia, mógłbym użyć Emperora, aby się wyteleportować z pokoju. Nawet jakby to była walka z bossem. Serio? Oni mogą mi zadać obrażenia po śmierci. Dobra, nie używam więcej tego itemu aktywnego, jest tragiczny. Mógłbym się wyteleportować z walki z bossem, na nowo do walki z bossem, żeby zresetować sobie mój Holy Mantle. Ile mam przemiany w conjoint? Bardzo mało brakuje, więc wezmę sobie braciszka Robercika. Lecimy sobie na kolejne piętro. Przemiany w conjoint na zwykłych pociskach jakoś specjalnie nie lubię. Na pociskach samonaprowadzających uwielbiam. Na C-section, na Tech Exie, a jak mamy jeszcze Spoon Bendera, no to już w ogóle. Mówię, ja nie używam więcej mojego itemu aktywnego. Być może się pomyliłem i to nie on, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to mój szkielet właśnie po śmierci eksplodował i mi zadał obrażenia. I wolałbym, żeby tak nie było. Stop watcha daj. Ale przemiana w conjoint, spoko. No i dobra, mamy teraz potrójne pociski tak naprawdę. Dawaj syna. Wiesz ty, hierofancik może być. Tower nic ciekawego. I skrzyneczka, liczę na item, ale trudno. Tu chyba droga już do walki z bossem. Mam nadzieję, że się mylę. O, niestety nie. Dobra, idziemy do trożurumu jeszcze na tym piętrze. Ja wiem, że czas i w ogóle, ale... No mówię, równie dobrze tu się może trafić znowu jakiś item jakości 4, który mi kompletnie gretą przejdzie. I nie mogę nie doceniać tej gry w momencie, jak jeszcze tym losem nie gram. Znowu zbugowany pokój, niestety. Eternalowy przeciwnik. Podziemny. Przedziwnie to działa. W życiu bym się nie spodziewał, że te mody tak będą ze sobą kolidować. Tragiczny item. Chyba go jeszcze nigdy nie podnosiłem na tym save'ie. Ale dobra, to jest aktywne, więc równie dobrze bym go podnieść i zostawić. Item aktywny, którego mówię, nigdy nie podnosiłem, więc po prostu dlatego sobie go podnieśmy. I lecimy dalej. O, i są zwykli teraz przeciwnicy, nie ma eternalowego, więc nie ma laga. Rzeczywiście, tego przeciwnika eternalowego jeszcze nie widziałem nigdy. Jestem na 99% pewny, że to jest właśnie błąd gry między modem Eternal Edition, a tym modem zmieniającym nam obecnych już w grze przeciwników i dodającym im nowe ataki. Dobra, walka z bossem. Normalnie bym powiedział, że dosyć trudny bossik, ale nie dzisiaj. Nie ma Devil Roomu niestety. Bloodclot jest spoko, damage up and jump nie jest jakiś świetny, ale jak go będę miał, na pewno się będę cieszył. Nangdepcy, tu kartę full by wypadało znaleźć, bo nie mam co iść na boss. No, nie zaliczyło na Victory Lapie tego hasza, okej. Okay. Czyli teraz na hasza idę tylko i wyłącznie po dodatkowe itemy, nic więcej. I z chęcią pójdę. I z chęcią pójdę, nawet się nie będę zastanawiał. Kurde, mam jeszcze cały czas tego jednego szkieleta. No nie wiem, czy to one, ale się boję, że to one i wolałbym go nie mieć. Serduszko kościane, super, do straty. Straćmy je. A, już nie mam brittle bonesów. Najwyraźniej. Chyba mi staty z nich zostały, bo... Mam za duże te piersy. Przejmę matkę, jakieś lepsze trinkeciki. Demon's Tail chyba zmieniał mi serducha na czarne? Coś tak kojarzę, mogę się mylić. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Stopwatcha tak naprawdę czuszkamy i to jest jedyny item, jaki mnie interesuje. Stopwatch Champions Belt. O. Nie będę używał więcej tej książki. High Mind też git. Mogę zostać gapim jeszcze. Ua. Yeah. Ura. Zabolało. Zabolał ten stopwatch. No trudno. Dużo by zmienił?
No na tej postaci nie, a na loście tak. Trochę szkoda go rzeczywiście. Dobra, no nic, lecimy do treasure roomu, zobaczymy co tu ciekawego jest. Znowu liczę na jakiś item jakości 4 dobry. C-section to... Szkoda tego tekeksa, naprawdę, jeden z fajniejszych itemów w połączeniu z tym. To są pociski penetrujące i spektralne. Świetne połączenie itemów, efektów, więc na pewno sobie biorę. Jakbym stracił C-section, jakbym stracił jakieś inne efekty, to... To mi załatwi przeżywalność. Emperora zostawię, w razie czego użyję fulla. Jak się trafi w ogóle jakikolwiek dobry item do wzięcia? Za pomocą... Boss Rusha. Za pomocą Boss Rusha. Na Boss Rushu. Ile? Trzeci raz chodzę w te kolce? Nieważne, mam dużo zdrowia i się nie muszę nim przejmować. Tak, harcik tutaj dodatkowy, kolejny trinket, może jakiś fajny się trafi. Wooden Cross moglibyśmy dostać, o! To jest dobry trinkecik do dostania. Secret room tutaj? Secret room tutaj? Bardzo chciałbym na tym piętrze znaleźć secret room już, żeby mieć to z głowy. Znajdźmy secret room i odpalimy od razu. Nic nie widzieliście. Item aktywny. Tu może być secret room. Tu wyżej? Nie ma? No co ty? Tu? Tu nie może? Tu nie może? Tu? Co jest grane? Tu? Ale dziwne miejsce na secret room. Po co to biorę, no? Do dupy item, niepotrzebny w ogóle. Dobra, wracamy do Demon's Tale'a, lecimy na walkę z bossem. Walka z matką na nas już czeka, zobaczymy co się trafi w Boss Rushu. Ale easy walka z matką. Panie Remigiuszu, pana syna, please. Niestety nie, co w Devil Roomie? Bardzo dobry item. Ocular Rift, super. Nahasza nie za bardzo, chociaż z takim szczęściem też jest dobry. Tier Delay tutaj widzę. Oj, serio, zostawiłem kartę full. Nie no, Tier Delay jest zbyt dobry, żeby nie wziąć. Szybko przejdziemy sobie przez boss, aż to naprawdę nie powinno zająć wcale dużo czasu. A Tier Delay przyda mi się czy na to, czy na kolejne podejście. Szkoda tego Sprinklera trochę. Sprinkler by tu się mega przydał. Sprinkler 4-5V, jedno z najfajniejszych połączeń też itemów w grze. Wooden Crossik widzę. Jakby Wooden Cross ze mną został między podejściami, ojejku. Na pewno z nim zostaje, nie ma szans, że go zmieniam na jakikolwiek inny trinket. Ale ostatnio miałem inne trinkety i wydaje mi się, że trinkety mi się zmieniają niestety między podejściami. Co mi jest mega nie na rękę. Wooden Cross dawałby mi dodatkową tarczę, gdybym grał lostem. Oj, jest tam trinket, którego nie chcę podnieść, czyli Clash. Boże, jak latają. No nie, podniosłem Clash'a. Przez przypadek. No nie mogę się tego teraz pozbyć, ale syf. Jakim cudem tu mógłby się trafić, nie wiem. Matchstick. Ale ja nie wiem, czy w tym podejściu nie podnosiłem już matchbooka i matchsticka nie wydropiłem. To jest trzecie podejście, na pewno w dwóch podejściach to zrobiłem. Przemiana Bookworma? Niestety nie. Ale item aktywny dobry na losta. Dobra, nie ma tu już żadnej lepszej karty. Bierzemy Strength i... Lecimy dalej. Nie widzę tutaj Tika, znaczy nie widzę tutaj... No, tego itemu aktywnego... Tego trinketa, więc olewać to, lecimy na kolejne piętro. Boże, dwie godziny ten odcinek będzie miał. Kto to oglądał do tej pory? Witam widzowie, kochani, oglądający do godziny 44. Jest właśnie 3:30, jak to nagrywam. Jakby ktoś nie wiedział, to jest późno. Ola mnie zabije, Boże święty. Ja bym sobie zjadł coś, jeszcze te rurki z kremem, ojejku. No to przez Mangiego tak zacząłem jeść, on mi zaczął pisać, że... Zaczął jeść jakieś żabki, rurki. Uuu, pana syn. On mi zaczął pisać, że zaczął właśnie z żabki jakieś rurki z nadzieniem słony karmel żreć. Ja w żabce ich nie widziałem, ale kupiłem w Kauflandzie jakieś inne i też są spoko. I tak mi siadły,
Ojejku, no nie mogę ich nie żreć. Rotten Baby, może być. Soul of Lilith. No i dobra, walka z pierwszym bossem. Trinketów nowych nie mam po co pojawiać w ogóle, bo i tak mi nic nie da. Świetny item. Eye of Belia, od razu się pozbędziemy czerwonych serduszek, żeby mieć Polaroida w razie czego, i lecimy na kolejne piętro. Castle of the Blind na tym piętrze. No, że raczej nie zmieni. No nie gadaj, że mi się kontroler rozładuje w tym podejściu, bo się zdenerwuję. Oby nie, oby nie. Mam nadzieję, że to jest jednorazowy wybryk. Dobra, olewam już te wszystkie itemy bez przesady. Już mam tak dobre itemy, że... Mówię, nawet jakby połowę mi ich dało, to sądzę, że i tak mamy wygrane podejście tym losem. Oczywiście, jeżeli mamy Holy Mantle. Bez Holy Mantle to... To ja bym nie chciał grać. Bez Holy Mantle będzie klops, naprawdę. Jak Holy Mantle nie da, najważniejszym itemem, który powinno nam zostawić, to są Shielded Tearsy. Bez dwóch zdań. Shielded Tearsy, potem jakiś OP item typu C-Section i idzie grać. Nie wiem, co się stało, mam nadzieję, że to jest mój jakiś szkielet, który w końcu eksplodował i da mi spokój. A dobra, ja mam Fruit Cake'a. Moje pociski mogą eksplodować, jestem durny. Dobra, jest walka z bossem. Siema, Itlix. Haszyk? No tak, no dodatkowe itemy, co ja będę tam... Nie szedł, jak mam takie statystyki, dajcie spokój. 50% szans na itemek? Nawet więcej teraz. Squeezy, super. Będzie item? Niestety nie. To jest spoko item. Co mi zmienia? Potężnie te tirsy zmniejszy. To się nie opłacało. To na pewno się nie opłacało. No nic no. Damy radę i z tym. Całe piętro, nawet nie szukam. Crawl Space, karta Strength, lecimy. Brakuje tu Sprinklera, na tej walce Sprinkler robił robotę. A ja nie wiem, czy nie bijemy nawet więcej, jak biliśmy wtedy. To jest dziwne, bo... Wtedy miałem tyle pocisków, że to jest masakra. Ale technologii na pewno mi się przyda. Jak tu będzie jakiś pokój, gdzie jest... Bardzo dużo słabych przeciwników, którzy mogą we mnie szarżować. C-Section ogólnie powinno ich zgarnąć. Pociskami samonaprowadzającymi, ale technologii je zgarnie od razu, momentalnie. Slow Fizak, bardzo fajnie, by się przydał na... Co tu? A dobra, ten byk u mnie eksploduje. To się wyjaśniło. A pociski pryszczowe też spoko, dwa razy większe obrażenia. Czy ja tu nie miałem karty do wzięcia? Kartę Strength wziąłem ze sobą, no ta. Miałem Emperora zostawić. Dobra, no nic. Soul Fizak biorę, lecimy na Shiolo, oczywiście, że tak. Soul Fizak sobie będę mógł użyć na Shiolo, zobaczymy, jak tam się inne itemy mogą trafić. Za zdrówko, Curse of the Unknown, nie wiem, czy nie znowu? Ale zdrowia raczej mam pod maksimum, bym powiedział, więc się raczej tym przejmować nie muszę. O, na taki pokój te laserki, jak najbardziej spoko, mówię. One od razu wyskakują. Podczas gdy płody z C-Section trochę czasu jeszcze idą. Trzeci raz będzie Eternal Shatan. Fajny pokój. Super, nawet nie zmieniam. Mapa ekstra item. Na każdą postać tak naprawdę. No i walka z Shatanem. Jak będzie trzeci raz Eternalowy, no to mamy względnie wygraną tę walkę, ale dzięki Bogu się trafił zwykły, to będziemy mogli sobie chociaż trochę z nim powalczyć. Dobra, co ja gadam? Powalczyć tutaj z jakimkolwiek bossem. Z takimi itemami. No i co, walka? Ulecim na Darkroomik. Coś ciekawego? Soul of Isaac? Nic, nic. Soul of Isaac. O, powtarzanie pięterka? Widzowie, możemy znowu dużo itemów tu zgarnąć. Contract from Below tu nadal jest? Nie, był do wzięcia zamiast czegoś innego.
Szkoda bym miał podwójnej itemki tutaj, ale nadal powinienem mieć dosyć sporą szansę na dostanie skrzynek na tym piętrze. A nadal mam kontrakt from below, to jest świetny item. Po tym piętrze mogę... Szansa na to, że rozwalę pociski przeciwników właśnie wzrosła o 1000000%. A po tym piętrze w tym momencie jestem w stanie sobie pochodzić, poszukać jak najlepszych itemów i brać rzeczywiście tylko te dobre. A później jeszcze raz na to piętro wejść i poszukać jak najlepszych itemów. To nie jest głupi pomysł. Powinienem zacząć pozwalać brać serduszka Dark Bamowi, bo trochę tu zdrowia teraz oddałem na itemki. Jak mam powtarzać to piętro, to znowu będę tego zdrowia sporo na itemki oddawał. Bo zakładam, że się trafi. To są najgorsi przeciwnicy, którzy mogą mi się trafić na losta. Boże, te muchy. Ja nawet nie widzę, czy któraś jest wersja eternalowa, czy nie, ale te płomienie wersji eternalowej, te lasery wersji eternalowej lecą w każdą stronę. I naprawdę to będzie bardzo duży problem, żeby tego uniknąć. Pociski penetrujące sędzią wezmę, bo mogę zawsze stracić któryś z moich obecnych i zostanę z jednymi chociaż. Boże, po Almond Milku, jak widzisz obrażenia 10, to wiesz, że coś się dzieje. Dobra, w tym momencie szczerze, najlepsze itemy do zostawienia. Almond Milk. I... papryka. Powtarzamy piętro. Mam nadzieję, że to nie zepsuje tutaj w ogóle jakiegoś... Nie, dobra, jakby to zepsuło jeszcze tutaj to podejście, to mi się zdenerwował. Oj, 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 oj. Jak to działa? Aha, naraz strzelam i brimstone'em i płodami. Nawet spoko. O, lovers. Trochę tych Blackheartów bym chciał wygenerować mimo wszystko na tym piętrze jeszcze. Czyli to nie ma tak naprawdę żadnej jakiejś specjalnej synergii, to po prostu działa naraz i tyle. Z chęcią wezmę Dampiego. Karta sama mi nic nie da. Justice, mogę jakieś czerwone serducho pojawić. Empress Death, Devil Tower, Stars. I ten teleportujący wezmę, bo mówię, to jest wyresetowanie tarczy, jeżeli ją będę posiadał i stracę. Za długo mnie wszystko tych przeciwników zabijam. Ja wiem, że to brzmi trochę ironicznie, ale ja mówię w 100% serio. Mógłbym ich zabijać trochę szybciej. No, jak losem tu będę grał, mogliby padać szybciej. Technology 2 bym w tym momencie chciał stracić, bo ona mi zmniejsza obrażenia każdego mojego innego efektu. I to tak naprawdę potężnie. A dobra, tu już nikogo nie ma. Tak. Czekam, czekam na te duchy i się doczekać nie mogę. Koniec skrzyneczki. Tutaj to nie było do uniknięcia. Nic ciekawego. Pointy Reap też nie. Też mnie nie interesuje. Co to za karcia? Temperance, też nic ciekawego. Naprawdę chciałbym mieć więcej zdrowia. Super item. Drugi item średni. Trzecia skrzynka? Skąd tu skrzynka? Bambo chyba musiał przywołać. Dobra, lecimy dalej. Mówię, każdy pokój tu zwiedzę, zanim przejdę dalej. Bomby nie interesują mnie. Jak to działa? Nie działa. Ale teraz na pewno ze mną zostanie albo Almond Milk, albo Sojmik. Wątpię, żebym stracił oba te itemy. Koniec harcik. Gram trochę nierozważnie, mimo wszystko, jak tak widzę. Dużo zdrowia tracę, a zaraz będę lostem. Fajnie, że działa. Już mam Polyphemusa, to chyba dlatego nie działa. A dziwne, Polyphemus? Ej, tutaj, zaraz. Pojawiają się te itemy, co dostaję na tym podejściu. Tylko w ogóle gdzie indziej. Brimstone'a mam na środku itemów. I soy milk? One po prostu się nie pojawiają na samej górze z jakiejś paki. Oba Polyphemusy też widzę. Dziwne.
No to nieźle. Flatstone raczej chyba nic mi nie da. Tu nie wiem, co mnie uderzyło nawet. Najgorsze będą to nie fair pokoje. O nie, nie mówcie mi, że ja to muszę wziąć teraz. Nie mówcie mi, że ja to muszę wziąć. Uff. Przekby się zablokował i musiał wziąć to, to bym oszalał. Pop. Bedolagi. Tyle jestem w stanie powiedzieć. Dobra. Wracamy na mój główny item aktywny. Walka z bossem. I tu już będzie czekać chyba na nas lościk. Tak. Masło, o! Jest lost. Holy Mantle, dobra, luz. Czy ja mam nadal losowe efekty na pociski? Szczerze mówiąc nie widzę i mi się to bardzo podoba. Pop może nie był zbyt dobrym wyborem. Team's up, nie wiem czy zadziała. Zadziała, o super. Nie wiem czy pop był dobrym wyborem. Papryczka została, z czego się bardzo cieszę. Ale te oczy rzeczywiście... Chyba mogłem nie brać. Mam tylko nadzieję, że ze wszystkich itemów jakie mi zabrano, zabrano mi fruitcake'a. Ale widzę, że chyba nie, bo czasami widzę takie połączenie pocisków laserem, a to by oznaczało, że one są z fruitcake'a. No, to kiepsko. Dobra, mam jak coś Book of Shadows. Jak otrzymam obrażenia, jeżeli w ogóle zwrócę na to uwagę, będę w stanie użyć Book of Shadows i... No, dam sobie tarczę na 10 sekund. Dobra, walka z bossem. Fragmenik. No, walki z bossem to będzie śmiech na sali teraz. Upierdliwy przeciwnik. Dobra, luz. Jeden item stąd mogę wziąć. I będzie to... Chora Wawylon. Boksik, na nic nieprzydatny. Jakiś trinket może? A, trinketa mi nie zmieniło, niestety. Dobra, zostawiam możliwość wyteleportowania się. Mam dwie możliwości ucieczki, jakbym otrzymał obrażenia. Albo Book of Shadows, albo wyteleportowanie się. Więc jeszcze jako tako mam szansę. Może Crawl Space będzie? Chyba w ani jednym Crawl Space nie byłem na tym piętrze, w tym podejściu. I nie będzie Crawl Space, ale... No trudno, trudno się mówi. Nie wiem, co mi zadało obrażenia, ale nie zdążyłem użyć Book of Shadows. Wydaje mi się, że eksplozja z mojego własnego pocisku. Po co brałem tego fruitcake'a? Pana syna poproszę. Jak mi fruitcake przegra tę grę, to jest w 100% moja wina. Jestem idiotą głupim. Hej, Bela dało, no nie no. Chyba sobie żarty robisz. Pójdę o podwójna, easy. Binki zadziała? No już nie, te rysy mamy już maksymalne. Lecimy na kolejne piętro. Pójdę tutaj na The Lamp, ale już nie zrobię Victory Lapa, bo tu już chyba nie muszę robić Victory Lapa, tak mi się wydaje. Chyba? Który lapa chyba można robić w nieskończoność, nie? Nie wiem, tak mi się wydaje, mogę się mylić. Nawet jakby się dało, na pewno po tym już kolejnego robić nie będę, bo... Chyba nie ma żadnych unlocków to. Na pewno ten, który przejdziemy lostem, będzie miał sens. Żaden inny chyba nic już nie da. Here's up kolejny nic nie dający, ale wezmę. Tu nic. Lecimy na kolejne piętro. Może pana syna jeszcze dostanę. Niestety nie. Lecimy dalej. Może dwie godziny dobijamy właśnie, widzowie. Curse of the Labyrinth. Spoko. Szybciej dotrę do walki z bossem. Raczej. Muszę uważać na przeszkody. Moje pociski mają szansę eksplozji przy przeszkodach.
A więc to oznacza, że to są pokoje, których najbardziej muszę się obawiać i właśnie przy przeszkodach nie mogę stać za bardzo. Szczerze, spoko. Czy Akmi nie robi tego czasem podejścia w ogóle? Ja się wskrzeszam jako Lost. W sensie teraz jestem Lostem. A jak umrę, to się wskrzeszę jako Blue Baby i nadal będę mógł zrobić to? Fajnie by było. Miło by było. Piżamki nic nie dające. Anzus, Algis, bardzo bym chciał Algis dostać. Dobra, walka z matką. O dziwo, żyła więcej niż myślałem. To jest dobry item. Tu coś, co mi da tarczę? Podwójne pociski, z chęcią bym wziął, ale nie ma szans, że to zawalczę. Stars używać nie będę. Lecimy sobie na kolejne piętro. Potem bym musiał szukać jeszcze po całym piętrze karty full, a naprawdę chcę zminimalizować szansę straty zdrowia do zera. Tak wchodzę, strzelam i wypuszczam moje pociski, a nie strzelam nimi dalej. Więc zgaduję, że dlatego matka tyle przeżyła. Sacrificial Dagger na pewno przydatny. Mówię, wolę nie wypuszczać pocisków więcej niż trzeba. Wypuszczam tylko te, które wiem, że przeciwnika zabiją i tyle. Chłe. O, i tutaj przy muszce nie mogę stać, bo one mogą spać na przykład na muchę, jeżeli dobrze rozumiem. Jera nic mi nie jest przydatna. Mógłbym ją sobie wziąć na Dark Room, żeby mieć więcej skrzynek teoretycznie, ale zupełnie mnie to nie interesuje. Ja wolę mieć możliwość wyteleportowania się, bo z modów. Easy. Nieprzyjemny pokój. Znowu, co tu eksplodowało? Nie mam pojęcia. Kolejna era nieprzydatna, lecimy sobie na kolejne piętro. Teraz Stars jest kartą, która mnie ratuje w momencie, w którym otrzymuję obrażenia. Przez następne dwa pokoje. Dobra, lecimy w stronę walki z bossem. Dostałem obrażenia. Nie mogę stać przy ścianach. Nie mogę wejść na tę walkę bez ładunku. Dobra, mam ładunek. Nie sądziłem, że tego Stars będę musiał używać. Dobra, Eclipse, nie pojaw nic tylko. Please. Dobra, git. Nic. Hasza nie idę, nie ma szans. Idziemy od razu na Sheol. No gdzie na Hasza teraz? Hasz ogólnie byłby w miarę łatwym bossem, mi się wydaje. Mam te pociski niszczące pociski, więc z tym byłbym w stanie względnie unikać. No nie byłby w stanie mnie trafić po prostu. O wow. O wow, ten pokój. Laserowe muchy. Niszczyciel zabawy i uśmiechów dzieci. Nie chcę widzieć ani razu już tych much, naprawdę. Ale tu było blisko. Dobra, zwykły szatan. O dziwo, może być, mogą być problemem jego nogi. No, otrzymałem już obrażenia. Zgaduję, że od mojego pocisku po prostu, od ściany, który eksplodował. Trochę kiepsko to wygląda. Nie mam karty, która mi pozwoli się wyteleportować stąd. Curse of the Maze. No najlepszym itemem tu będzie to, bo to będzie największy damage up. Żaden? Serio? Żaden? Nul? Dobra, mamy ładunek. Najkrótsza droga do walki z bossem. Kolejne itemki, może jakieś dobre? A, nic ciekawego. Muchy zwykłe, więc luz. Moje pociski nadal mogą eksplodować. O, nie masz. Co to jest za... Co to jest za połączenie gówna? To jest automatyczna przegrana w tej grze. O mój Boże. Najgorsze połączenie itemów, bez dwóch zdań. Dobra, tu jestem bezpieczny. No i mamy walkę z Eclipse. Z Delham.
Nie robię już Victory Lapa. Zabicie Delirium News mi nie da. Co odblokuje? Riran. Riran? Serio? A rzeczywiście, nie miałem Rirana nawet opcji. O kurde, kiedykolwiek z niej skorzystałem? Chyba nie. Dobra, miśki, jest czwarta w nocy prawie. Nie sądziłem, że tyle się to zajdzie. Jak ktoś oglądał do tego momentu, szapoba, chylę czoła. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i widzimy się pojutrze. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!